Barbara Marciniak. Mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie. Ścieżka mocy. Rozdział 5. Uzdrawianie wzdłuż linii czasu. Nauka gospodarowania energią to wiecznie ewoluujący proces, który przebiega na wszystkich planach istnienia. Jako ludzkość jesteście w swoim zakątku kosmosu głęboko zanurzeni w procesie ogólnoświatowej, duchowej transformacji, opracowanej w celu usunięcia z ludzkiego genomu nieprzebranej ilości budzących w Was lęk przekonań, które niosą w sobie energetyczne wzorce bólu i separacji. Ostatecznym celem tej transformacji jest otwarcie dróg nowym, wyrazistym częstotliwościom wyższej jaźni, tak aby mogła być dostępna całemu wielowszechświatowi. Cała ludzkość wraz z grupami istot z innych wymiarów, w tym też z nami, jest tu dziś po to, aby wnieść swój wyjątkowy wkład w uzdrawianie wzdłuż linii czasu. Aby z poziomu ludzkiego uczestniczyć w tej transformacji, musicie być totalnie obecni w swoim ciele. Ekspozycja na działanie kosmicznego promieniowania korzystnie retuszuje właśnie wasze DNA. Promień oczyszcza was z ogromnej ilości niskowibrujących energii, zakorzenionych głęboko w ludzkiej psyche. Wraz z przyspieszeniem wibracji, nanosekundy, tempo transformacji też przyspiesza dzięki procesowi doładowywania, w którym najsilniejsze i najbardziej witalne życiodajne częstotliwości generują ogromną elektromagnetyczną moc i selektywnie przyciągają do siebie częstotliwości innych świadomości. Twoje postrzeganie rzeczywistości poszerza się, kiedy z determinacją szukasz nowych lub ukrytych poziomów znaczeń życia. Kiedy szlifujesz swoją jaźń, swoją świadomość, wnosisz energetyczny wkład w wieczny rozwój zbiorowego zrozumienia faktu, że jako istoty ludzkie musicie przyjąć najwyższą odpowiedzialność za wykorzystywanie mocy, którą w naturalny sposób ucieleśniacie. Uzdrowienie wymaga zapamiętania, że jesteś istotą energetyczną, której myśli, uczucia i emocje tworzą świat, w którym wchodzisz w kontakt. Wszyscy bierzemy udział w wielowymiarowym spektaklu na mocy umowy zawartej pomiędzy wieloma rzeczywistościami, mającej na celu uzdrowienie umysłu, ciała oraz ducha ludzkości i wszystkich, którzy są z wami połączeni. Umowa ta obejmuje także dostawę inspiracji dla nowej wizji życia w całym wielowszechświecie. W chwili, gdy po liniach czasu toczy się wielka transformacja świadomości, wasze ciała fizyczne stają się areną waszego uzdrowienia zachodzącego na wszystkich poziomach. Zmiana zachodzi wszędzie. Ludzie patrzą poprzez uwarunkowaną zasłonę iluzji, która sprowadza was z kursu ku większej samodzielności oraz osobistej mocy i inspiracji na przysłowiowe manowce. Siły, które pojawiają się, aby obłożyć ludzi swoimi restrykcjami, w rzeczywistości są bodźcami motywującymi do większych osobistych osiągnięć, możliwych dzięki samodzielnemu rozwojowi i umiejętności i punktów widzenia podnoszących jakość waszego życia. Uzmysłowienie sobie niskiego poziomu gospodarowania energią przez świat biznesu i rządu pomoże ci skoncentrować uwagę na tym, co w twoim życiu jest naprawdę ważne. Korporacyjny model sukcesu przemawia coraz mniej pewnym głosem, ponieważ ludzie zdają sobie sprawę, że interes oparty jedynie na zwrotach i inwestycji, w którym nagromadzenie dóbr staje się ważniejsze niż jakakolwiek dbałość o zdrowie czy dobrobyt ziemi i jej stworzeń, nie otacza absolutnie żadną opieką ani miłością, ani też nie wspiera życiowej energii żadnego z jej uczestników. Konsumpcjonizm stał się główną filozofią milionów ludzi. Może trwać dopóty, dopóki ludzie akceptują hipermarketing kredytu, wciągający ich coraz dalej w życie, przypominające nieskończoną pustynię i błędne koło finansowego zniewolenia.
W chwili, gdy wewnętrzne kody świadomości budzą ludzi do odkrycia ich wewnętrznych prawd, nowy zdrowy rozsądek wie, że dodanie życiu mocy i inspiracji przebudzonego umysłu to kapitalny wkład w interes ludzkości. Samodzielne pielęgnowanie przebudzonego umysłu to prawdziwa inwestycja, która zmieni świat, oferując nowo odkryte swobody oraz twórczą ekspresję w ramach najlepszego zwrotu za Twoją koncentrację energii. Wielka zmiana zachodzi też i w samych podstawach komórek Twojego ciała. Na poziomie subatomowym komórki ludzkich ciał poddają się głębokiemu wpływowi szerokiego zakresu energii niebiańskich, dostarczających zakodowane światłem wibracje. Przeznaczeniem tych energetycznych kodów jest inicjowanie nowych poziomów świadomości i wydobywanie ich w zdumiewająco szybkim tempie na powierzchnię. W wyniku ich działania uwalniacie stłumione w Waszym DNA psychiczno-emocjonalne energie, które z kolei przyciągają do Waszego życia dokładnie te kwestie, które właśnie potrzebują rozwiązania. Kwestie do przepracowania manifestują się specjalnie dla Was w Waszej fizycznej rzeczywistości, a ponieważ wielka transformacja świadomości odbywa się na liniach czasu, Wasze ciało fizyczne staje się areną Waszego uzdrowienia na wszystkich poziomach. Konwencjonalne nauki medyczne nie rozpoznały jak dotąd zasad funkcjonowania ludzkiego ciała. Z szerszej perspektywy patrząc, przekonano Was, byście w swoich opiniach umniejszali samych siebie. Każda wersja kształtu ludzkiego, każde ciało jest wyjątkowym urządzeniem dekodującym. Zajmujecie ciało fizyczne w trójwymiarowej rzeczywistości, bo to jest odpowiedni sposób, aby móc doświadczyć i badać niuanse fizyczności zgodnie z protokołami wstępnych założeń. Tak zwany świat materialny bazuje na specyficznej wibracji energii, a specyficznie dostrojenie Waszego postrzegania pozwala do utrzymania warunków masowej umowy. Jak się właśnie dowiadujecie, lub może już dawno to wiecie, każdy z Was jest czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym. Nacisk energetycznego przyspieszenia wywiera fizyczny, mentalny, emocjonalny, duchowy i kosmiczny wpływ na Waszą świadomość. Każdy z tych obszarów Waszego ja jest niczym palec dłoni. Może poruszać się sam, lecz o wiele skuteczniej działa, współpracując z pozostałymi. Wśród tych rozmaitych poziomów doświadczania i przeżywania, na stan Waszego osobistego samopoczucia zdecydowanie największy nacisk wywierają Wasze emocje. To właśnie one Was wyróżniają. Istnieje bezpośrednie połączenie pomiędzy emocjami, funkcjonowaniem mózgu oraz funkcjonowaniem Waszego ciała. W człowieku przebudzonym doskonałe zdrowie będzie rozpoznawalne jako znak osobistej mocy, a szczęście i spokój umysłu na poziomie emocjonalnym są składnikami niezbędnymi dla osiągnięcia i utrzymania doskonałej kondycji psychofizycznej. Emocjonalny komfort sygnalizuje mózgowi za pomocą częstotliwości, aby ten wysyłał pozytywne wiadomości do reszty ciała, wzywając je do uwolnienia precyzyjnych, dobranych do tego kombinacji chemicznych, stworzonych w Waszej wewnętrznej farmakopei, a służących wzmacnianiu i ochronie układu odpornościowego. Kiedy utrzymujesz równowagę emocjonalną, Twój fizyczny wehikuł jest o wiele dokładniej dostrojony do rozumienia splotów połączeń z innymi poziomami doświadczenia. Twój biologiczny komputer jest znacznie bardziej wyszukany i złożony niż jakakolwiek sztuczna technologia, ponieważ pozostaje on pod bezpośrednim wpływem skomplikowanej symfonii Waszych emocji i reakcji na życie. Pamiętaj, Twoje ciało jest sumiennie oddane zadaniu przekazywania Ci informacji zwrotnych na temat skutków Twoich myśli i uczuć. Zdrowie to przede wszystkim stan Twojego umysłu. Zdecydowane postrzeganie swojego życia jako życia przepełnionego wewnętrznym znaczeniem oraz uzmysłowienie sobie, że wszystko dzieje się zawsze w bardzo dobrym celu, to właśnie przykłady wykorzystania sensownego osobistej mocy. Zdrowie to skarb,
a dobrze umocniony układ odpornościowy, niczym forteca, to klucz do niego. Z kolei najprostsza droga do silnego układu odpornościowego to poczucie szczęścia. Przemiana ludzkiej świadomości wzywa Cię, abyś przyjął osobistą odpowiedzialność za własne zdrowie i uzdrowienie, bo w końcu to Ty dowodzisz swoim ciałem i zarządzasz swoim życiem. W umiejętności dawania i przyjmowania miłości, w wielu odcieniach jej przepychu, tkwi prawdziwy klucz uzdrowienia. Jak już wspomnieliśmy, prawdziwe uczucie miłości i wdzięczności dla ciała wyrażają pozytywne przesłanie zawierające podstawowe, podtrzymujące życie sygnały, które daje wynik w postaci doskonałego zdrowia i odwrotnie, angażowanie się w uczucia nieuchronności i fatum, rozpaczy, samotności, bezradności, odmowy, złości, urazy, zazdrości, chciwości i lęku tworzą negatywne przesłanie, które promuje rozdźwięk pomiędzy fizycznymi funkcjami ciała. Negatywne składniki wynikają z negatywnych nastawień, a złość i nienawiść są najbardziej destrukcyjnymi emocjami, ponieważ zamykają przepływ życiodajnej energii przez Wasze ciała. Zatem w umiejętności dawania i przyjmowania miłości w wielu odcieniach i jej przepychu tkwi prawdziwy klucz uzdrowienia, ponieważ to miłość jest najbardziej życiodajną i afirmującą formą ekspresji emocjonalnej. Decyzja przyjęcia ostatecznej odpowiedzialności za kreowanie własnych życiowych doświadczeń dodaje mocy i inspiracji w dążeniu do stanu jakości umysłu i fizycznej witalności. Na kilka chwil wycisz swój umysł, a po kilku głębokich, rytmicznych oddechach rozważ przez moment ważne pytanie. Czy świat jest miejscem niebezpiecznym i pełnym lęku, czy może wielką przygodą, obfitującą w szansę przebudzenia duchowej mocy i przekroczenia ustalanych ograniczeń. Korzenie Twojego podstawowego poglądu tkwią w Twoich przekonaniach, a te zaś pokazują warunki Twojego doświadczenia, składając na Twoim polu doświadczeń elektromagnetyczne odciski, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Wszystkie Twoje przekonania mają przemożny wpływ na Twoje zdrowie, ponieważ to, jak sam albo sama ze sobą się czujesz, jest Twoim poglądem o sobie i o świecie zewnętrznym i bezpośrednio wpływa to na funkcje i działanie układów w Twoim fizycznym kształcie. Pamiętaj, Twoje emocje zawsze łączą się z Twoimi przekonaniami. Twoje samopoczucie wynika z tego, w co wierzysz. Bez względu na to, w co każdy z nas wierzy, Wasze ciało będzie przede wszystkim wypełniać Wasze najskrytsze polecenia. Czy to przesyłane za pomocą wzorców wiary w fatum i w rozpacz, czy też te, które splatają się w uścisku z doskonałym zdrowiem. To Ty dowodzisz swoją formą fizyczną oraz stanem zdrowia, które są bezpośrednim odbiciem Twojego wewnętrznego świata myśli, uczuć i emocji. Duchowe uzdrawianie wywrze głęboki wpływ właśnie na te trzy areny percepcji. Ważne jest zrozumienie, gdzie leży źródło tych ograniczających koncepcji dotyczące natury ciała. Większość takich idei ludzie chłoną w bardzo młodym wieku. W łonie matki dziecko pozostaje w bardzo bliskich stosunkach ze swoimi genetycznymi rodzicami, niezależnie od fizycznej bliskości ojca. Krew przechowuje wzorce behawioralne niezliczonych pokoleń rodziny. Przekonania i nastawienia każdego z rodziców są dziecku bardzo dobrze znane, jeszcze przed przyjściem na świat. Maleńkie dzieci rozwijają swój umysł, testując, modelując i naśladując materiał wejściowy, jaki otrzymują ze swojego otoczenia fizycznego oraz środowiska mentalno-duchowego. Kiedy wyuczone zachowania wyrastają z technik,
służących wspieraniu poczucia bezradności w zakresie kontrolowania zdrowia fizycznego, to idee te są niczym nasiona czarnowictwa, które zapuszczają korzenie i urastają do rangi przekonań polegających na wątpliwości, rozpaczy i depresji. Finalnie separując Was od zdolności kreowania doskonałego zdrowia od wewnątrz. Nauki medyczne pojmują potęgę sugestii we właściwy sposób, lecz jej negatywne zastosowania można bez trudu ujrzeć w nieustających złowieszczych ostrzeżeniach, na przykład na temat konieczności chronienia się przed szkodliwymi skutkami opalania, czy przed zbyt długim przebywaniem na łonie natury, albo na temat konieczności szczepień, które de facto są niczym innym jak tylko toksycznymi, chemicznymi koktajlami. Ponure i pełne złych przeczuć zapowiedzi zawsze zwiastują przybycie kolejnego corocznego sezonu grypowego. Choroba to teraz doskonały interes. Musisz zatem zacząć myśleć w kategoriach niezłapania niczego, co szaleje wokół ciebie. A będzie to przypominać łamanie zasad i nieodbicie piłki w grze. Miliony ludzi ulegają przerażeniu, wpadają tym samym w rozmaite stadia chorób i finalnie w śmierć, wspierając biznes strachu. Wszystko to dlatego, że nauczono ich zaprzeczać i odrzucać istnienie związku pomiędzy umysłem a ciałem. Otępiająca, bezsporna akceptacja danej medycznej prognozy może wynikać z przeróżnych przekonań, lecz wszystkie one błędne są w obliczu silnej, podstawowej wiary w osobistą bezradność. Czy można ująć następująco to: a kimże ja jestem, bym kwestionował autorytet lekarza? Cóż ja wiem? Współczesna medycyna zna odpowiedź na wszystko. Muszę mieć ubezpieczenie zdrowotne, bo co zrobię, jak coś mi się stanie? Nie kontroluję przecież swojego ciała. W dużej mierze nieskuteczny, a kosztowny system opieki zdrowotnej wspierany jest przez takie właśnie przekonania. Z szerszej perspektywy dopiero widać, że to właśnie poczucie bezsilności wobec sposobów kreowania dobrej kondycji fizycznej poskutkowało słabą gospodarką i zasobami energii fizycznymi i mentalnymi, co zamanifestowało się pod postacią aktualnych epidemii wielu poważnych chorób. Choroba to wewnętrzna bitwa, która rozpoczyna się po części dlatego, że ludzie zatrzymują swój emocjonalno-mentalny rozwój, co odcina dostęp do kosmiczno-duchowych związków i energii. Pragnienie, aby ktoś inny naprawił i zajął się waszym ciałem, stworzyło kłopotliwą biurokrację, zajmującą się sprawami zdrowia od kołyski aż po grób, a w przeważającej części zbudowaną na fundamentach uwarunkowanych lęków, sprokurowanych w umyśle. Aby zdrowo żyć i kwitnąć w czasach przemian, związanych z Twoją osobistą przemianą, na Twoją korzyść zadziała przyjęcie do swojej świadomości wiary w doskonałe zdrowie oraz przejęcie odpowiedzialności za umiejętność jego tworzenia. Jak odkryło już wielu, wyleczenie wcale nie jest absolutnym celem nowoczesnej medycyny, ponieważ leczenie wymagające kosztownych trucizn i leków jest o wiele bardziej lukratywne niż odkrycie przyczyny i celu zaburzeń fizycznych lub umysłowych. To zgubne podejście do zdrowia powoduje jedynie większy stres odczuwany przez ciało. Maskowanie objawów choroby lekami przypomina polerowanie karoserii nienaprawionego pojazdu. Destrukcyjnego sposobu myślenia, choć wewnętrzne, głębokie uczucie bezradności i bezsilności, jak wadliwe części silnika, nadal stanowią sedno problemu. Prawdziwą istotą każdej choroby są nierozstrzygnięte urazy emocjonalne. Brak potęgi myśli oraz życie w fałszu osłabiają ciało, a wielkie epidemie groźnych chorób to bezpośredni skutek tego, że większość ludzi przez całe minione stulecia akceptowała ograniczające poglądy na temat działania waszego organizmu. Z całą szczerością wobec siebie samego musisz zadać sobie pytanie o to, kto tak naprawdę korzysta ze sterowania twoim wizerunkiem ciebie w twoich własnych oczach. Każda choroba tak naprawdę służy pozytywnemu przesłaniu od jednej do innej części ja, dotyczącemu Twoich emocjonalnych reakcji na życie.
Możliwe, że nauczyłeś się obawiać swojego własnego ciała, ponieważ pojono ci, że może się ono popsuć niemalże bez wyraźnego powodu, że jest nieprzewidywalne w swoich reakcjach, nie da się na nim polegać i nie warto mu ufać. Powyższe myśli są przykładem ograniczających przekonań, które blokują przepływ życiowej energii przez organizm. Każda choroba dla każdego pacjenta jest inna, wyjątkowa i tak naprawdę służy pozytywnemu przesłaniu od jednej do innej części ja, dotyczącemu Twoich emocjonalnych reakcji na życie. Dla zrozumienia przekazów z wnętrza ciała niezbędna jest jednak akceptacja i szacunek dla ciała i jego wewnętrznej inteligencji. Prawdziwa zasadność i znaczenie każdej choroby znika, gdy nie dostrzeżesz samouzdrawiającej mocy myśli i emocji. Postępowi profesjonaliści z branży opieki zdrowotnej, którzy w danej chwili stwierdzają Twoją witalność, życiową moc, poczytują sobie za zaszczyt i przyjemność asystować Ci w odkrywaniu informacji, jakich dostarcza Twoje ciało. Musisz świadomie zobowiązać się do prowadzenia lepszego życia, aby wywołać niezbędne zmiany wymagane do tworzenia idealnej kondycji zdrowotnej oraz samopoczucia ponad widoczną rzeczywistość. Jesteś tu po to, aby przebudzić się do nowego rodzaju rozumienia sposobów, jakich używasz, by kreować swoją rzeczywistość w celu ominięcia wewnętrznych programów, które każą ci toczyć się znanymi, a niewygodnymi kolejnami. Rozpoznaj swoje własne zmartwienia i dobrowolnie uwolnij je ze swojego pola energetycznego, ponieważ ograniczające przekonania i nastawienia obniżają jakość życia. Uczucie lęku przed nieznanym można zastąpić afirmacją „Zawsze jestem bezpieczny”. Z postawą pewności siebie zapisz, co chcesz stworzyć, tak jakbyś pisał listę zakupów. Życie to szerokie i pełne nauki, doświadczenie. Musisz chcieć przejąć kontrolę nad mocą swojej woli i uwolnić stare, męczące nawyki i wzorce myślowe, przestając umniejszać moc działań mentalnych i fizycznych. Kiedy złapiesz się na takim akcie autosabotażu, zareaguj śmiechem i upomnij sam siebie, że nauka gospodarowania energią w świecie materialnym to przecież jeden z głównych powodów, dla których tu jesteś. Najważniejsze, abyś rozwinął w sobie silne przekonania, mające służyć jako fundamenty witalności i zdrowia. Jednakże, po pierwsze, musisz zaakceptować, że osobiście jesteś odpowiedzialny za zainicjowanie zmian niezbędnych do osiągnięcia pożądanych rezultatów. Wiara w to, że oficjalne władze mogą opatrzyć etykietą i wyleczyć za pomocą cudownej pigułki tak zwane niedomagania ludzkiego ciała, to po prostu droga do wielkiego rozczarowania. Superpigułka nie jest gwarancją na długie, zdrowe życie. Emocjonalna inteligencja i odżywcza świadomość dadzą Ci poczucie samodzielności, które przyniesie o wiele lepsze rezultaty. Musisz poprawić swoje myślenie na temat tego, jak działa organizm. Wszystkie możliwe rozwiązania istnieją poza częstotliwością Twojego bieżącego myślenia. Jeśli naprawdę szukasz cudownego leku, który uzdrowi Twoje ciało i Twoje życie, to znajdziesz go w swoim umyśle. Chorobę można pojmować jako fizyczny przejaw zablokowanej energii emocjonalnej, ukierunkowanej przez Twoje myślenie. Innymi słowy, brak ekspresji myśli lub uczuć tworzy blokadę energetyczną, która wiedzie do niepoprawnego działania części ciała, co finalnie manifestuje się jako słabe zdrowie. Każda choroba, zarówno poważna, jak i mniej poważna, jest wielkim, znaczącym komunikatem, ponieważ Wasze ciało jest układem bioinformacji zwrotnej na temat Waszych nastawień i przekonań. Zarządzanie energią wymaga zarządzania związkami z emocjonalnym ja. Badanie własnych emocji to podstawa zrozumienia celu poszczególnych sytuacji związanych z chorobą. Słabe zdrowie nie bierze się znikąd. Każdy z Was ponosi ostateczną odpowiedzialność za przygotowanie sceny wewnętrznego obszaru ciała w oparciu o własne wybory i w rzeczywistości
ograniczasz naturalne procesy uzdrawiania ciała w chwili, gdy ochoczo i bez pytań akceptujesz etykietki i kategorie oferowane na temat Twojej kondycji przez konwencjonalną medycynę. Zaprzeczasz celowi oraz mocy inteligencji swojego ciała, kiedy wierzysz w to, że coś Ci się znienacka przytrafiło, zamiast zdać sobie sprawę i zaakceptować fakt, że to po prostu Twoje ciało odpowiada na Twoje wewnętrzne uczucia i polecenia. Każdy z Was stanowi najwyższy autorytet w dziedzinie własnego zdrowia, ponieważ każdy jest reżyserem tej sztuki. Czy to za pomocą klarownej intencji, czy przekonań, prędzej czy później zamanifestuje się to, czym dowodzicie. Liczne wewnętrzne komendy są całkiem świadomie selekcjonowane, niezależnie od korzyści, jakie niosą. Inne pozostają ukryte i są przechowywane w umyśle podświadomym i nieświadomym. Grządka cebuli i poletko ziemniaka starych, rodzinnych przekonań, przejętych w spadku i nadal obrabianych, sumiennie oraz bez żadnego ale. Kontynuacja rodzinnych ograniczeń poprzez przejmowanie negatywnych postaw skutkuje podobnymi, ciągnącymi się przez całe pokolenia, rodzinnymi chorobami. Moja mama na to chorowała, to ja pewnie też będę. To typowy przykład przekładania na siebie restrykcji i wyzwań innych członków rodziny i uznawanie ich za własne. Twoje DNA koduje wiele potencjalnych wzorców, z których musisz mądrze wybrać swój własny mentalny spadek. Wiedza wynika z obserwacji. Musisz nauczyć się wykraczać poza schedę rodzinnego zamieszania i poprzez zrozumienie celu tych ograniczających przekonań tworzyć własne, cenniejsze doświadczenie. Umiejąc wejrzeć w sedno sprawy, będziesz w stanie uwolnić swoje pole energetyczne od wzorców bólu i separacji. Wasze ciało to wspaniały, samouzdrawiający się i samonaprawiający się układ oraz organiczny cud, który zobowiązani jesteście prawdziwie cenić. Musicie dbać o ciało. Jest ono magazynem waszej mocy, a jakże często wasze przekonania zatrzymują jej przepływ? To, w co wierzycie, stanowi autentyczny zestaw programów, który wpływa na funkcjonowanie komórek. Wasze ciało to wspaniały, samouzdrawiający się i samonaprawiający się układ, organiczny cud, który macie prawdziwie cenić. To jasne, że wasze komórki i organy i krew i kości działają zgodnie ze spontaniczną inteligencją, opierającą się na wygodnej i znanej już kooperacji. Zbiorowo i indywidualnie komórki Twojego ciała wiedzą, jak podtrzymać funkcję Twojego organizmu. A jeśli pojawia się problem, Twoje ciało informuje Cię o nim. Każda choroba, jak również ból, którym może jej towarzyszyć, ma zawsze jakieś przesłanie i konkretny cel. Pamiętaj, że Twoje ciało lojalnie pokazuje Ci efekty Twoich własnych przekonań. Użalanie się nad sobą, wątpienie i zamartwianie przesyłają do komórek ciała sygnały informujące o bezradności i bezsilności, a komórki przyswajają je i się im podporządkowują. Jeśli natomiast zdecydujesz się zaufać samemu sobie, Twój świadomy wybór wywoła na poziomie subatomowym swoistą autotematyczną selekcję kodów, kierujących działaniem Twojej świadomości, kodów generujących potencjalne wzorce, z których wyrosną nowe wersje Ciebie. Wewnętrzna, indywidualna decyzja o naturalnym poddaniu się działaniom zmierzającym ku stworzeniu kwitnącej wersji życia opiera się o wiarę we własną moc. Tylko Ty dowodzisz swoim życiem. Uczucia tolerancji, miłości, szacunku, dzielenia się, troski, uprzejmości, uczciwości, wdzięczności i wybaczenia nie tylko budują zdrowie i moralność charakteru, ale i spokój umysłu. Potwierdzając swoje pragnienie bezpiecznego i zdrowego istnienia, otwieracie swoje zmysły na subtelne, nowo dostające się i nowo dostrajające się, polegające na reorganizacji kodów świadomości komórkowej.
te z kolei uruchamiają programy nowych, wyjątkowych spostrzeżeń, tworząc dosłownie nową aleję, którą można iść dalej przez życie. Odwaga do zaufania sobie samemu nada nowy kształt Twojej osobistej wolności. Wybór tworzenia bezpiecznego, uczciwego, pełnego szacunku i przyjemności doświadczenia życia we wszystkich przejawach rzeczywistości zależy w całości tylko i wyłącznie od Ciebie. Kiedy akceptujesz wspierające Twoje życie przekonania, Twój fizyczny kształt promieniuje szczególną witalnością, a Ty sam jesteś, że tak powiemy, maksymalnie doładowany. Rozentuzjazmowany umysł sprawia, że jesteś bardziej chłonny i otwarty na żywe skutki działania kosmicznie napromieniowanej energii. Wnikając w Twoje czakry, energia ta otwiera Twoje zmysły na nowe olśnienia, co umożliwia głęboki duchowy wgląd w to, jak wydarzenia, które miały miejsce w Waszym życiu, splotły się z wydarzeniami w innych liniach czasu. Rzeczywistość jest płynna, czas i przestrzeń są podatne na zmiany. Dopasowując się do oczekiwań obserwatora, zmiany percepcji, które przeprowadzacie tu i teraz, odbijają się na innych czasoliniach, nadając w eter Twój własny dobór nowych kodów świadomości. Właśnie tak zachodzi proces uzdrawiania na liniach czasu. Wydarzenia i doświadczenia zawsze można reinterpretować, gdyż są one częścią wielu warstw, wielu znaczących porozumień. Oglądane z innych punktów widzenia życiowe wzloty i upadki życia obierają całkiem nowy cel i przyjmują inne znaczenie. Uzdrawianie ludzkiego genomu to inaczej uwalnianie uwięzionego w nim bólu i lęku poprzez transformację starych, zawierających restrykcyjne nastawienie wzorców myślowych, które wprowadzają ciało w stan wyższej świadomości. Pytając o przyczynę, wywołujesz zmianę częstotliwości fal mózgowych, otwierając się na komunikację z kosmiczną jaźnią. Poszukiwanie głębszych znaczeń przywraca równowagę naturalnej mocy, umożliwiającej autouzdrawianie ciała. Z szerszego punktu widzenia, na placu gry, zwanej istnieniem, wszelkie uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, w co wierzysz, że Ci się przytrafiło. Szans będzie mnóstwo, kiedy zdecydujesz się uzdrowić swoją relację z własnym fizycznym kształtem. Im więcej uwagi poświęcisz oraz im mocniej uznasz prawdziwość wiadomości przekazywanych przez ciało, szczególnie to, co czujecie w brzuchu, które trafiają tam wysłane przez mózg, tym więcej się dowiesz. Inteligencja instrukcyjna jest naturalnym wyrazem Waszego związku z niezlokalizowaną kosmiczną jaźnią, która przekracza wszystkie granice czasu i przestrzeni. Zaufaj sobie i podążaj za delikatnymi podpowiedziami instynktu. Ciało nie działa przeciwko Tobie, ale jeśli sam działasz przeciwko niemu, umniejszając, krytykując oraz dewaluując siebie samego, Twoje ciało będzie posłuszne Twoim najsilniejszym poleceniom. Kiedy otoczysz specyficzne przekonania silnymi emocjami, Twoje polecenia będą jak listy priorytetowe i szybciej sprowokują w rzeczywistości określone manifestacje. Przekonanie o braku czasu projektuje stresujący styl życia. A jeśli taka komenda dotycząca czasu nieustannie przeważa nad innymi albo stanowi najsilniejszą wiadomość, jaką sam wysyłasz ciału, Twoje serce może nawet zatrzymać się. Równie niszczące może być trzymanie się przekonania o złamanym sercu. Serce to sędzia czasowy ciała, a każde uderzenie wskazuje rytm, który jest sprzężony z rytmem kosmosu i zestrojony z rytmem łona matki, środka galaktyki. Wszelkie uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, w co wierzycie, że Wam się przytrafiło. Ogólnoświatowe kryzysowe zjawisko, jakim jest powszechna
tendencja do niszczenia ciała fizycznego. Mocno świadczy o braku przyjemności i jakości życia doświadczanego poprzez mieszkańców tak zwanego cywilizowanego świata. Gruba powłoka emocjonalnego i fizycznego bólu, okrywająca ziemian, stanowi zbiorowy wyraz obkurczenia świadomości, wynikającego z fundamentalnych przekonań na temat tego, co jest, a co nie jest możliwe. Ludzkość wypielęgnowała zbiorowy, nieświadomy lęk przed dbaniem o siebie. Przekonanie to tworzy w waszych ciałach bezpośrednią blokadę mocy. Fizyczna blokada czy zator przepływu energii mogą manifestować się szeroką gamą wzorców, tworzących chaos w wewnętrznych układach ludzkiego organizmu. Wiara w najwyższą istotę, która zbawi ludzkość lub finalnie osądzi i ukaże za grzechy, służy jedynie dalszemu lekceważeniu i zaprzeczaniu ogromowi płynącej z waszego wnętrza mocy uzdrowienia życia. Wasz świat obfituje w przekonania koncentrujące uwagę na bólu, co zdaje się wynikać z waszych doświadczeń, które jedynie pozornie są realne. Jednak to tylko owa intensywna koncentracja uwagi na oczekiwaniu na ból i cierpienie sprowadza je na ludzi. Wiarę w ból wpleciono w ludzką konstrukcję biologiczną. Nadal króluje ona w podświadomości często, powodując, że macie się przed życiem na baczności. Nierozwiązane kwestie generujące zgorzkniałość, złość czy rany lub sama trauma śmierci w poprzednich wcieleniach przenoszą się z wcielenia na wcielenie, a najczęściej manifestują się jako tajemnicze albo przewlekłe bóle ciała. Wzorce energetyczne przechowują wspomnienia z licznych inkarnacji oraz historię danej linii krwi. Same oczekiwania bólu tworzą w ciele wzorce unikania, w wyniku czego pewne zdarzenia są automatycznie i nieświadomie przez osobę cenzurowane, sortowane i filtrowane w ramach niewidzialnego procesu samoochrony, który stara się często za wszelką cenę pomóc człowiekowi uniknąć bolesnych doświadczeń. Ból staje się wrogiem, a w ekstremalnym przypadku każde zdarzenie staje się kolejnym podejrzanym. W końcu, stosując takie uniki, ciało zaczyna się zamykać. Powtarzana w umyśle przez zasilanie emocjami komenda „unikaj bólu za wszelką cenę” prowadzi do lekceważenia naturalnej inteligencji ciała, kreując tym samym uporczywy zator w polu komunikacji komórkowej. Prędzej czy później blokada ta może objawić się pod postacią choroby tej części ciała, która jasno wskazuje na lokalizację bolesnych przekonań i emocjonalnych problemów. Komórki twojego ciała podlegają nieustannej wymianie, lecz generalnie nie myślisz o tym procesie. Nowe, pełne życia komórki posłusznie koncentrują uwagę na wypełnianiu twoich przekonań i twoich poleceń. Choć wciąż nowe, to jednak będą replikować te same wersje samego ciebie, otrzymując te same stare polecenia. Zarówno komórki, molekuły, atomy, jak i cząsteczki subatomowe waszych ciał są inteligentne i komunikują się ze sobą, ponieważ ich zbiorowa praca polega na reakcjach na twoją informację wyjściową. Sam wybierasz kody świadomości, które najlepiej wyrażają twoje życiowe dążenia oparte o stopień świadomości, jaki sobie wypracowałeś. Jako naczelny twórca przekonań, rozważ, proszę, nasze pytanie. Czy w oparciu o ukryte konflikty wysyłasz rozkaz do wojny ze swoją własną biologią? Twoje ciało jest skarbnicą wszystkich twoich doświadczeń i doświadczeń twoich krewnych i przodków, zawierających radości, bóle i traumy z tego i z innych wcieleń. Geny przechowują wszystko. Musisz opanować sztukę spokoju i ciszy, aby podjąć wyprawę w głąb siebie i odkryć ich wiedzę. Nosisz większe lub mniejsze pokłady nierozwiązanego bólu powiązanego z przekonaniem na temat tego, co ci uczyniono, traum, które nie zostały jeszcze przepracowane i zintegrowane, bo i nigdy dotąd ich jeszcze nie zrozumiałeś. Ludzi prześladują akty przemocy i seksualnie inwazyjnych doświadczeń. I niczym zacięta płyta,
raz po raz powtarzacie swoje doświadczenia, dopóki nie wykształcicie lepszej wizji i nie obierzecie innego wyjścia z sytuacji. Używanie słów takich jak zawsze, nigdy, na zawsze dla opisania siebie lub swojego zachowania to lingwistyczna wskazówka istniejących przeniesień z innych wcieleń. Traumatyczne wydarzenia tworzą coś w rodzaju rozpoczętych zadań, które, aby uwolnić ludzkie ciało z więzów, wymagają dokończenia i zrozumienia w szerszym kontekście. Renegocjacje i rozważania na temat przekonań wymagających uzdrowienia trwają nieustannie. Uzdrawianie to kontakty, kontakty to odczuwanie, a odczuwanie to uzdrawianie. Z duchowej perspektywy tworzysz pewne porozumienia, na przykład przedyskutuję z Tobą te kwestie, abyśmy mogli uzdrowić tę nierozwiązaną sytuację za pomocą jakiegoś zgodnego postanowienia. Masz wolną wolę, aby robić co chcesz. My tylko radzimy Ci, nie szkodź nikomu, bo bez względu na to, co robisz, szkoda i krzywdy wrócą do Ciebie. Sprowadzając szkody na siebie i innych, zamykasz się w spirali przyczyn i skutków. Odgrywasz znane scenariusze w celu ćwiczenia wolnej woli lub zmiany ich końca poprzez zmianę wyboru. Nikt nie zamierza rezerwować Ci miejsca w piekle, jeśli jesteś grzesznikiem. Jedyny sposób, by rzeczywiście przekonać się o własnej woli, to doświadczenie tego, co tworzysz i co do Ciebie wraca. Istnienie jest dla Ciebie życzliwe, współdziała z Tobą, współczuje i stąd też jest wielce sprawiedliwe. Uzdrawianie to kontakt, kontakt to odczuwanie, a odczuwanie to uzdrawianie. Przez chwilę zbadaj wszelkie myśli i postawy, które zaprzeczają, jakobyś był odpowiedzialnym za swoje dzieła, stwórcą własnego życia. Gdzie, kiedy i w jaki sposób stajesz się ofiarą? W jakich dziedzinach życia czujesz się usprawiedliwiony, winiąc innych za Twój stan? Kto Ci coś zrobił? Kto Cię zranił albo Ci zaszkodził? Kto Ci zadał gwałt w tym lub innym życiu? Przekonanie, że życie jest niełaskawe, niesprawiedliwe, trudne lub okrutne, lub że nie ma rozwiązań, lub że nic nie możesz zrobić, że nigdy nie wystarczy, albo że to czyjaś wina. Najczęściej idą w parze z ukrytą, kłębiącą się urazą, co kończy się chorobą. To tylko kilka przykładów ograniczających przekonań i postaw, które odcinają przepływ kosmicznej energii mocy życia, łączącej Was z tajemnicami wielowszechświata. Z pełniejszego własnej mocy punktu widzenia zadaj sobie pytanie, z jakimi nierozstrzygniętymi kwestiami mam teraz do czynienia? Dlaczego właśnie te osoby są w moim życiu? Jaki jest mój własny wkład w ten proces? Jaka jest ogólna duchowa lekcja i cel takich doświadczeń? W jaki sposób mogę zmienić swoje postępowanie i stworzyć harmonijne rozwiązanie tych osłabiających moją moc stanów winy? Musisz działać na swoją korzyść, pamiętając o swojej mocy i mówiąc tak nowym sposobom doświadczania życia. W przeciwnym razie, jeśli nie odpowiesz na przesłanie sygnalizujące Ci zmianę życia, dane Ci będzie przerabiać coraz trudniejsze lekcje. Możesz się czuć jak w zamknięciu, odczuwać ból i konieczność zmuszane do poświęcania czasu na uporanie się z sytuacją, którą odwlekasz albo której unikasz. Dbaj o równowagę ciała, znajdując czas na wyciszenie umysłu. To jedyny sposób, abyś z powodzeniem zintegrował przyspieszone energie i utrzymał równowagę układu nerwowego. Musisz przeprowadzić emocjonalne porządki. Uczucia są po to, aby je odczuć. Przyspieszona energia zabierze Cię w najgłębsze zakątki Twojej pamięci i pokaże może i bolesne wspomnienia. Twoje komórki przechowują pamięć traumy. Musisz przejść przez ten ból, aby przypomnieć sobie zdarzenia, których emocjonalny ładunek blokuje Twoje zdrowie.
Możesz nie pamiętać na przykład ran zadanych w wyniku gwałtu w bardzo wczesnym wieku, ale ból pojawić się może, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego przeżycia i oczyszczasz się ze wspomnień. Twoje życie jest celowe i pełne znaczenia, a ty sam stwarzasz to, czego doświadczasz. Aby odkryć swoją własną moc oraz by dokonać wyborów, które uwalniają twojego ducha z błędnego koła rozpaczy. Nanosekunda przyspieszonej energii jest olbrzymim, wielowymiarowym przedsięwzięciem uzdrawiania, mającym na celu przeobrażenie rozległych złogów lęku przechowywanego w ludzkim genomie. Kiedy przetwarzasz wzorce lęku zawarte w twoich genach, tworzysz wibrację własnego powrotu do mocy, która niesie się echem przez teraźniejszość, przeszłość i przyszłość, oddziałując na wersję ciebie samego i wszystkiego, co się z tobą łączy. Wielka uzdrawiająca moc sprowadza się do dokonania wyboru pomiędzy lękiem a miłością. Wybierając miłość, umacniasz się dzięki odwadze do konfrontacji ze swymi lękami oraz do rozwiania ich. Ludzie wszędzie uczą się teraz rozpamiętywania dramatów życia jako szans na inicjację zmian, stworzenia lepszego życia przez przekraczanie ograniczeń z przeszłości oraz podjęcie decyzji o wykorzystaniu swoich najlepszych możliwości. Odniesiesz nawet największe zwycięstwa, gdy powstrzymasz się od osądu i porzucisz postawę ofiary na korzyść poszukiwań większego znaczenia życia. Wybaczenie to ostateczny akt uwolnienia, puszczenia i oswobodzenia się z niekończącego się cyklu win i oskarżeń. Przesłanie kryjące się za każdym objawem można jasno pojąć, kojarząc go z funkcją dotkniętego chorobą obszaru. Uzdrawianie polega często na odblokowywaniu starego bólu. Gdy twoje ciało odczuwa dyskomfort albo ból, zwracaj uwagę na dany dotknięty obszar, bo lokalizacja symptomów stanowić będzie klucz do tego, gdzie twoje programy emocjonalne stworzyły zatory. Przesłanie kryjące się za każdym objawem można jasno pojąć, kojarząc go z funkcją dotkniętego chorobą obszaru. Jakie uczucia są tam rejestrowane? Skomunikuj się ze swoim bólem, skontaktuj się z nim i opisz go, aby się uzdrowić i czuć dobrze. Wejrzyj w daną część ciała i zapytaj, czego dotyczy ta wiadomość? Jaką funkcję pełni faktycznie dany obszar albo część ciała? Skąd otrzymujesz wielką wskazówkę na temat charakteru twojego niezadowolenia? Możesz przenieść się, wykorzystując swój oddech do owego obszaru albo części swojego ciała, skąd pochodzą sygnały. Koncentracja taka spowoduje jego otwarcie, a ty uzyskasz większą świadomość percepcyjną na temat tego, co właśnie ma miejsce. Jeśli twojej uwagi domagają się twoje genitalia, to miejscem blokady energii w twoim ciele jest druga czakra. Zbadaj swoje uczucia związane z kwestią mocy męskiej i żeńskiej albo jej braku w twoim życiu. Czy czujesz się bezsilny, jeśli chodzi o tworzenie tego, czego pragniesz? Jakby nie było, narządy płciowe pozwalają zarówno na odczuwanie przyjemności, jak i tworzenie życia. Problemy z nogami i stopami wiążą się z kwestiami wytrwałości w wędrówce przed siebie oraz przypadłości związane z rękoma i dłońmi oznaczają brak chęci do pełnego pasji, korzystania z życia oraz aktywnego realizowania pragnień. Szyja i gardło związane są z kwestiami giętkości i autoekspresji. Mózg to główny punkt przekonań na temat inteligencji, oczy na temat widzenia. Uszy – słyszenia, żołądek – przyswajania, wnętrzności – akceptacji pokarmu oferowanego ci przez życie, a jelita – uwalnianie się od wszelkich odpadów. Przeziębienia i grypy kojarzy się z niezdecydowaniem, brak równowagi wagowej, z niespełnieniem pragnień, a rak – z nienawiścią. Często skierowaną na siebie oraz gniewem i wściekłością wynikającymi z zaniżania swojej samooceny. Wątroba to organ oczyszczający z toksyn, więc jeśli nie funkcjonuje u ciebie właściwie,
jaki toksyczny wkład emocjonalny kumulujesz w jej wnętrzu. Kieruj się w życiu znaczeniem tych funkcji. Jeśli zrozumiesz zakres działania objętego chorobą obszaru, pojmiesz także kwestie, którym się opierasz, blokując i powstrzymując się od znalezienia w swoim życiu zdrowej ekspresji. Lęk przed zerwaniem i uwolnieniem się od przeszłości jest ukrytą przyczyną chorób. Emocjonalna reakcja na przekonania odnośnie własnych przeszłych przeżyć stanowi jądro tych przekonań. Rozproszone myśli wynikają z wyboru pełnych lęku interpretacji, co stanowi nadużycie i brak zrozumienia energii oraz korzenie wszelkich chorób. Aby osiągnąć wyższy poziom zrozumienia, musisz świadomie opracować nowy zestaw myślowy, który uchyli informacje dotyczące rozpaczy, dające ciału chorobowy sygnał. Musisz się skoncentrować na wymianie nieproduktywnych postaw, na zmianę interpretacji Twoich wrażeń czuciowych. Za fizycznym objawem zawsze kryje się składnik emocjonalny. Musisz starać się wyeliminować przyczynę, a nie jedynie likwidować objaw. Połączenie linią dwóch punktów, Twoich emocji związanych z rodziną, przyjaciółmi i całym światem, z funkcjami fizycznymi Twojego ciała, dostarczy kluczowych wskazówek, pomagających zrozumieć, jak wykorzystujesz swoją energię. Czy przyciągasz ku sobie przeziębienia i grypy, czy też stajesz przed wyzwaniami poważniejszych blokad, takimi jak rak albo cukrzyca, niewydolność serca czy innego organu, Twoje emocje lub odczucia zawsze mają w tym udział. Wiadomość lub też główny cel stanu Twojego ciała opiera się o przyjazny, kooperacyjny związek Twojego umysłu, uczuć i komórek ciała. Choroba jest wbudowaną usługą. To oparty o uczucia układ dostarczający informacji zwrotnej, uruchamiany przez bolesny dopływ informacji pochodzących z osobistego, niewłaściwego wykorzystania energii. Z pewnością zastanawiasz się, dlaczego niektórzy ludzie zapadają na choroby, a inni pozostają przy dobrym zdrowiu, pomimo wystawienia na działanie tych samych potwierdzonych chorobotwórczych czynników. Aby zrozumieć informację dopływającą z ciała, należy pamiętać, że 7 czakr ludzkiego ciała przenosi energię do form fizycznych. Poszukaj czakry najbliższej obszarowi ciała, który źle funkcjonuje i śledzi informację zwrotną, gdyż właśnie ten ośrodek energetyczny ma bezpośredni wpływ na jakąkolwiek niewydolność, której doświadczasz. Poszukaj lekcji związanej z tą kwestią pozytywnego celu tego doświadczenia i bądź wobec siebie uczciwy. Podziękuj swojemu ciału za ten dopływ informacji, za współpracę oraz informację zwrotną w odpowiedzi na sygnały, które wysyłasz. Wyraź zamiar świadomego uzmysłowienia sobie wszelkich silnych uczuć, jakie żywisz lub wiążesz z owym szczególnym obszarem swojego ciała, który woła o Twoją uwagę. Jakie niewyrażone dotąd emocje on przechowuje? Większa część procesu samoleczenia polega na wykorzystywaniu wizualizacji, ćwiczeniu i wpływu umysłu na materię oraz dostrzeganiu pożądanego wyniku. Myśli muszą być skoncentrowane i ukierunkowane na stwarzaniu twórczych dążeń oraz ich realizację. Rozwój inteligencji emocjonalnej to jeden z kluczy poznawania sposobów gospodarowania energią w rzeczywistości trójwymiarowej. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej to jeden z kluczy poznania sposobu gospodarowania energią w rzeczywistości trójwymiarowej. Musisz chcieć otworzyć swoje serce intencją uleczenia wszystkiego, co Cię zraniło. Jeśli naprawdę chcesz poznać i zrozumieć to, co jest pobudzone w głębokich zakamarkach Twojego umysłu podświadomego oraz Twojej nieświadomości, możesz oszacować te informacje, prowadząc specjalny dzienniczek uzdrawiania, w którym bezpiecznie zapiszesz swoje wewnętrzne uczucia. Wyniki mogą być wielce odkrywcze, co z kolei może działać leczniczo. Zanim zaczniesz prowadzić swój dzienniczek, potwierdź afirmacjami swoje intencje. Skoncentruj swoją uwagę, a potem rozluźnij język, szczęki i rytmicznie oddychaj przez kilka minut.
Oddychając, wyobraź sobie złote spiralki energii, krążące w całym Twoim ciele. Następnie poświęć pierwszą stronę na wprowadzenie, list od Ciebie do Twojej kosmicznej jaźni. Jasno sprecyzuj swoje intencje, by uzdrawiająca energia przepełniła Twoje zapiski. Poproś swój wyższy umysł o wsparcie i podziękuj za wszystko, co odkryjesz. Intencje rozpatrywane są w komórkach na poziomie subatomowym, gdzie następuje selekcja oraz utrzymanie prawdopodobnych rzeczywistości. Pisanie od czasu do czasu inną niż zazwyczaj ręką może być bardzo skuteczną metodą podłączenia się do informacji umieszczonej poniżej poziomu fal beta umysłu świadomego. Jeśli chcesz, rób w dzienniczku rysunki albo wyklejaj kolaże ze ścinków i kawałków wszystkiego, co ma dla Ciebie znaczenie. Bądź twórczy, baw się tym ćwiczeniem. Ufaj sobie w kwestii dostępu do informacji pochodzących z głębi Twojej psyche. Wstrzymuj się od osądów i nie wstydź się niczego, co wyjdzie na jaw. To Twój prywatny dzienniczek uzdrowienia? Twoje odkrycia napełnione będą przebłyskami pamięci, które są istotnymi punktami odniesienia na Twojej ścieżce uzdrowienia. Płynąc na fali olśnień, obserwuj swoje emocje. Mów sobie, że przeskakujesz wewnętrzne mury, aby tryskać zdrowiem, rozumiejąc i akceptując siebie jako twórcę własnego doświadczenia. Choroba i cierpienie fizyczne mają też związek z tłumieniem własnej ekspresji. Ich źródło tkwi w płaszczyźnie emocjonalnej, gdzie niewyrażone uczucia nabierają mocy, tworząc wewnętrzne burze, wulkany, trzęsienia i powodzie, które w końcu zakłócają tok Twojego życia. Pamiętaj, że Twoje uczucia wyrastają z Twoich przekonań. Zbadaj przekonania, aby rozpoznać materiał źródłowy, z którego korzystasz, aby tworzyć swoje życie słowem. Poszukaj informacji zwrotnej ze swoich przekonań w życiu codziennym. Zastanów się nad tym, co sądzisz o swoim ciele, co czujesz względem swojej rodziny, przyjaciół, znajomych, pracy, jedzenia, pieniędzy, seksu i religii. Aby odkryć sposób, w jaki tłumisz moc życiodajnej energii, musisz chcieć uznać swoje uczucia związane z wszelkimi sytuacjami. Czy stawiasz opór, czy też uciskasz lub nie wyrażasz i stąd powstrzymujesz, tłumisz oraz głęboko ukrywasz uczucia bycia prześladowanym, urazę, nienawiść, zazdrość, zaborczość, wstyd, złość, uczucie winy czy zmartwienia? Jeśli potrafisz nazwać swoją, powiedzmy, truciznę, wyraź wdzięczność. Zachowujemy się w tym momencie może nieco niepoważnie, jednak nazywając to, co Cię zatruwa, jesteś w stanie złapać się na akcie autosabotażu i zmienić ten program. Pamiętaj, że świadomość to zdawanie sobie sprawy, a zdawanie sobie sprawy to umiejętność zauważania. Ludzie odrzucają swoją świadomość, gdy ignorują dopływ informacji uczuciowych lub gdy nie rozwijają i nie cenią swoich zmysłów. Zaprawdę dysponujesz wszystkim, czego nadal szukasz. Jednak musisz rozpocząć swoje własne, archeologiczno-duchowe wykopaliska, uczciwie identyfikując oraz nazywając swoje uczucia. Stwierdzenia „jestem zły”, „jestem przerażony”, „jestem zazdrosny” wyrażają uczucia typowe dla każdego w pewnym momencie jego życia. Kiedy już zidentyfikujesz dane uczucie, będziesz w stanie wyśledzić emocje i podążyć za nią do przekonania, które je stworzyło. Jestem zły, bo moi rodzice zamknęli mnie w szafie, jak byłem mały. Jestem zły, ponieważ mówili mi, co mam robić. Jestem zły, bo mnie zgwałcono. Jestem zły, bo nie otrzymywałem miłości. I tak dalej. Wycofanie albo brak miłości to korzenie każdego bólu. Kiedy trwa cykl wzajemności, dawania i brania, przyczyny i skutku, możesz odkryć, że musisz się nauczyć, jak miłość dawać,
aby ją otrzymywać. Twoje zdrowie wymaga wyrażania uczuć w sposób dojrzały i odpowiedzialny. Twoje emocje są najtrudniejszym elementem sztuki panowania nad biologiczną postacią w grze życia w ramach tego systemu świadomości. Emocje są jak interpretacje muzyczne, grane na kilkumetrowym fortepianie. Musisz nauczyć się, jak wykorzystywać wszystkie klawisze. Nie tylko bębnić na kilku czy nieśmiało dotykać wielu, nie odważając się żadnego wcisnąć. Musisz afirmować miłość własną, uznać, że masz prawo do miłego, bezpiecznego, zdrowego i produktywnego życia oraz że twoje obecne okoliczności są wynikiem twojej własnej woli. Nadal podkreślamy, że miłość do siebie samego i samoakceptacja są bardzo ważnymi podstawami, służącymi kreowaniu pozytywnych, dających satysfakcję, doświadczeń z szacunkiem dla ludzkiego ciała. A im bardziej będziesz potrafić kochać samego siebie, tym bardziej będziesz musiał pytać albo kwestionować swoje wybory. Dlaczego, jeżeli kochasz samego siebie, miałbyś poddawać się nieprzyjemnym, zabraniającym ci się spełniać sytuacjom? Zdawanie sobie sprawy z umiejętności obserwacji i zauważenie tego, co się dzieje, a dalej wyciąganie praktycznych wniosków i korzystanie z własnych odkryć, prowadzi do umiejętności wyrażania świadomości, do samodzielności i osobistego umocnienia się. Twoje ciało jest zaprojektowane jako samouzdrawiający się układ. Jest tak, że twoje ciało zaprojektowane jest jako samouzdrawiający się układ. Posiada własną inteligencję. Przy odpowiedniej dozie wypoczynku i właściwym odżywianiu ciało może stworzyć wszystko, co jest niezbędne do wytworzenia określonego stanu zdrowia w momencie wprowadzenia zmian postaw i działań. Brak miłości i niedocenianie ciała wyrazi się w słabych nawykach żywieniowych oraz ogólnym lekceważeniu samych czynności związanych z pielęgnacją oraz wsparciem optymalnego stanu zdrowia. Raz jeszcze podkreślamy, że ciało ludzkie nie działa przeciwko człowiekowi. Zaprojektowano je tak, aby odpowiadało na wasze myśli i przekonania. Twoje ciało karmi się energią miłości, jaką sam do siebie żywisz. Musisz utwierdzić się oraz działać tak, jakbyś był wart własnej miłości, życia oraz tego, że warto jest żyć. Przekonanie to, jak każde inne, wymaga zaangażowania i musisz tego chcieć. Musisz ponad wszystko chcieć stworzyć to, czego pragniesz. Wzrost musi wiązać się z pewnym ryzykiem, ponieważ wybór jest istotny dla rozwoju wolnej woli. Naucz się myśleć bez bólu. Wytyczaj sobie rozleglejsze cele, jak na przykład: jestem zdrów, jestem otwarty na zmiany. Uzdrawiam sam siebie, uzdrawiam wzorce nieuzasadnionych intencji zakodowanych w linii mojej rodziny. Transformuję swoją energię. Uwalniam wszelkie moje wzorce dezorientacji i rozpaczy. Odczuwam ogromną wdzięczność za wszystko, co wiem, za radość pamiętania, za odwagę uzdrawiania. Kiedy uzdrawiam sam siebie, uzdrawiam wszystkie spokrewnione ze mną osoby na wszystkich liniach czasu. Technika sterowania obrazami mentalnymi także jest bardzo skutecznym narzędziem, którego można używać do ponownego przeżywania konfliktów emocjonalnych oraz w procesie zastępowania ich nowymi, pożądanymi skutkami. Twoje ciało jest twoją wtyczką do wielowszechświata, asystującą ci, kiedy kierujesz przebiegiem działań. Odpowiedzi pojawią się, kiedy zaczniesz ich szukać. Przyjdą zarówno ze świata zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zbiegi okoliczności istnieją po to, żeby skierować na coś twoją uwagę. Kiedy wbrew wszelkim szansom następuje w twoim życiu seria osobiście wiele znaczących i dziejących się w samą porę zdarzeń, to w sposób niezwykły rzuca ona światło oraz daje ci szczegółowy wgląd w sytuację. Masz możliwość spojrzenia na wspaniałość wielowarstwowego świata znaczeń. W polu istnienia czas nie zna granic. Zdarzenia się ze sobą łączą. Są też
wzbogacone celowymi splotami wszystkich form świadomości, uczących się gry na tym polu. Aby zbudować swoją pożądaną rzeczywistość, stwórz klarowny, szczegółowy obraz mentalny wymarzonego skutku. Jeśli jesteś chory, nastaw swój umysł na pełne wyzdrowienie, idące za krótką, łatwą i przyjemną fazą leczenia. Przyjmij do siebie ideę, że wszystko po prostu idzie dobrze i składa się na godną rozważenia i zauważenia serię korzystnych zdarzeń. Wyobraźnia, wizualizacja, uruchomienie mocy własnej woli, oczekiwanie oraz pozytywne wzmocnienie to klucze do nauczenia się nowych wzorców zachowania. Musisz oczekiwać wyników, bo w przeciwnym razie ich wcale nie będzie. Kreatywne wykorzystanie wyobraźni wsparte działaniem przyniesie rezultaty. Gdy twoje ciało nie funkcjonuje właściwie, masz moc, aby zmienić swój stosunek do tego faktu i uleczyć siebie. Może to być tak samo proste jak rozpoznanie rozczulania się nad sobą i zmiany tej postawy na samoakceptację. Zmiana lęku w pragnienie i złości i bólu w wybaczanie. Prawdą jest, że zaprzeczenie i odrzucenie pomysłów jako możliwości opóźnia ich pojawienie się, podczas gdy bezpieczne poszerzanie wiedzy może otworzyć drogę ku korzystnym okresom życia. W tym życiu jesteś tu, żeby zaktualizować wszystkie swoje umiejętności i poprzez wybór nadawania wibracji miłości łączysz się ze wspaniałą kooperacją i inteligencją, które przenikają istnienie. Naszą intencją jest inspirowanie ludzi i przypominanie, abyście we właściwym czasie zezwolili na uzdrowienie. Musicie chcieć wykazać się pracą polegającą na wejście w kontakt z tym, jak co czujecie, w związku z przechowywanymi wewnątrz doświadczeniami. Praca, którą ty w siebie włożysz, wiąże się z czymś szerszym niż uzdrowienie linii genetycznej w tobie. To, że zajmujesz stanowisko odpowiedzialności za uzdrowienie swojego życia, wpłynie na twoją rodzinę, przyjaciół i na cały świat. Podstawą uzdrowienia i trwania w zdrowiu jest posiadanie przekonania o doskonałym zdrowiu, potwierdzenie twoich pragnień, a za nim wiedza, że staną się faktem, jest kluczem do udanej manifestacji pragnień. Wiedza opiera się o zaufanie, czyli stan umysłu, w którym naczelne rządy pełni intuicja. Musisz przyjąć do wiadomości, że w pełni możesz kreować dobre i pozwalające ci się cieszyć życiem zdrowie. Przyjęcie tego przekonania do wiadomości stawia cię na ścieżce prowadzącej do otworzenia wręcz doskonałego zdrowia. Jednakże możesz to odczuwać w zupełnie odwrotny sposób w porównaniu do wcześniejszego doświadczenia. I dobrze. Ale w celu zmiany swoich doświadczeń musisz zmienić swoje przekonania i zaprzestać działań, które cię ograniczają. W ramach demonstracji swojego zamiaru stworzenia zdrowia opartego na tym wszystkim, co sobie sam uzmysłowiłeś, zapisz odkryte u siebie ograniczające cię przekonania na małych kawałkach papieru, po jednym na karteczce. Bardzo dokładnie zbadaj każde przekonanie, aby zobaczyć, jak zaprojektowałeś wokół tych restrykcyjnych pojęć całe swoje życie. Słowa to symbole tego, na czym skoncentrowałeś swoją energię. Skończywszy swoje wstępne porządki w szafie pełnej przekonań, weź wszystkie karteczki na dwór, znajdź jakieś bezpieczne miejsce, gdzie możesz je kolejno zakopać i się z nimi pożegnać raz na zawsze. Kiedy skończysz to ćwiczenie, potwierdź afirmującą rzeczywistość, którą chcesz, i rozważ poniższe słowa. Jestem teraz istotą zdrową i pełną życia. Przyjmuję odpowiedzialność oraz podejmuję zobowiązania związane z wprowadzeniem zmian w moje życie. Jestem gotów przyjąć nowy pogląd na życie. Ekscytuje mnie nauka sposobów i technik, które umocnią mnie i pozwolą na operowanie moim ciałem fizycznym, by w każdej chwili doświadczać witalności i zdrowia. Z dnia na dzień, z roku na rok, z dekady na dekadę, z milenium na milenium jestem w coraz lepszej formie na wszelkich alejach czasu.
Rozumiem, że moje teraz obejmuje i sięga do każdego teraz i dążę do tego, by wiedzieć o wiele więcej o fizycznych i niefizycznych aspektach życia. Rozumiem, że moją najwyższą odpowiedzialnością jest gospodarowanie siłami kosmicznej energii, która przenika przeze mnie tak, jak przenika przez wszystko na tej planecie, oraz że moim podstawowym obowiązkiem i zadaniem jest kochać i dbać o swoją fizyczną postać. Kontempluj te słowa przez kilka chwil, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, ponieważ są to komendy mocy i inspiracji. Powtarzamy, może i nie odzwierciedlają Twojego aktualnego doświadczenia, jednak słowa wyznaczają kierunek, w którym popłynie energia. Ustanowienie zdrowych granic i szanowanie granic innych ludzi to ważne aspekty nauki sposobów gospodarowania energią. Musisz potrafić być sobą i nadal być i obracać się wśród innych, nie będąc pod niekorzystnym wpływem ich niewłaściwego wykorzystywania energii. Miej zamiar szanować lekcje innych, zamiast poddawać się wpływowi negatywnych możliwości. Używając zarówno swojej wyobraźni, jak i oddechu, z łatwością możesz ożywiać i wzmacniać swoje pole energetyczne, wyobrażając sobie wnikający w Twoje ciało przez znajdującą się na samym szczycie głowy czakrę korony strumień kosmicznego światła. Odpręż się i wdychaj to ożywcze światło w głąb ciała, wysyłając je w podróż do poziomu przestrzeni subatomowych. Z każdym wdechem wysyłaj wiadomość, którą życzysz sobie przekazać, wewnętrzną siłę, bezpieczeństwo, jasność umysłu, ochronę, hart ducha, uzdrowienie, cierpliwość, miłość, zrozumienie, współczucie i właściwe poczynania. Teraz wyobraź sobie wielki wir światła w samym centrum Twojego ciała, po czym wyślij go na zewnątrz przez trzecią czakrę, jak fontannę światła promieniującego z Twojego splotu słonecznego. Użyj wyobraźni, aby bawić się, kreując ten myślokształt. Wytworzy on ochronny pierścień energetyczny, strefę buforową wyposażoną w czuły radar, ponieważ granica Twojej wrażliwości przemieści się o kilka stóp poza Twoje ciało. Zdrowe granice wymagają też rozpoznania destrukcyjnych wzorców, zachowań zarówno w sobie, jak i w innych, jako niewłaściwych dla Twojego osobistego dobra. Od czasu do czasu możesz odkryć, że zaangażowałeś się w rodzinną sprzeczkę, nikt nie zna Cię lepiej, ani nikt nie może stanąć Ci na odcisk mocniej niż partner czy partnerka lub członek rodziny, ale i nikt, tak jak Twój partner czy partnerka czy krewny, nie zaakceptuje Twojej ciemnej strony i nie będzie chciał Ci wybaczyć. Burze emocji zdarzają się okresowo i oczyszczają atmosferę. Są elementem nauki zarządzania swoją energią. Rzecz polega na tym, aby nigdy nie obciążać się urazą czy też niezadowoleniem, bo emocje te wciągną Cię w dół, pogarszając jakość Twoich związków oraz witalność Twojego układu odpornościowego. Masz moc, by zmieniać siebie. Musisz łaskawie pozwolić innym płynąć ich kursem. Bądź cierpliwy. Kiedy zmienisz swoją reakcję, to tak jakbyś usunął z siebie swoiste rzepy. Nie jesteś już tą szorstko lepką stroną i nic do ciebie nie przylgnie. Rozwijając świadomość, sam w końcu staniesz się inspiracją dla tych, którzy wydają się być dzisiaj odporni na zmianę. Jeśli chcesz być naprawdę zdrowy, bogaty i mądry, musisz być w pełni obecny w swoim ciele, żeby móc zeń jak najefektywniej korzystać. Kochanie siebie jest jedną z najlepszych inwestycji, jakie możesz poczynić, a także najlepszy kierunek Twoich działań. To oznacza dbanie o siebie myślą, mową i uczynkiem. Czyny, które wskazują, że kochasz siebie samego, podejmują dbałość zarówno o swoje ciało wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Jeśli chcesz być naprawdę zdrowy, bogaty i mądry, musisz być w pełni obecny w swoim ciele, żeby móc jak najefektywniej korzystać z niego. Dobre zdrowie i właściwe kierowanie ciałem to prawdziwe znaki wewnętrznego bogactwa i właściwości myślenia. A tworzenie lepszego zdrowia często równa się zmianie starych nawyków. A co najważniejsze, musisz chcieć się uczyć o tym, jak funkcjonuje wewnętrzny teren ciała. Ciało ma ogromne zdolności adaptacyjne. Genom jest zawsze aktywnie zaangażowany w odpowiadanie na Twoje wymagania, zmieniając się i ucząc wykonywania nowych zadań w celu zachowania sprawności ciała. Energia mocy życia krzepi Cię, a kody elektromagnetyczne i wzorce uzdrawiania ciała znajdują się w Twoich genach. Chociaż Twoje myśli i uczucia mają ogromną moc, wprawianie energii w ruch na poziomie fizycznym, komórki Twojego ciała, wymagają czułej, pełnej miłości opieki, by wspierać układ fizyczny. Twoje komórki, dopływ krwi, organy są pod wpływem spożywanego przez Was pokarmu, wody, którą pijecie, jakości wdychanego powietrza oraz ilości ekspozycji na światło słoneczne. Im zdrowsza jest Twoja dieta i im więcej tlenu wprowadzasz do organizmu, tym bardziej witalne są komórki Twojego ciała. Choć ciało ma ogromne możliwości adaptacyjne oraz umiejętności skutecznego przekształcania wielu toksycznych energii, Twój układ biologiczny będzie kwitnąć w najlepsze, w specyficznych, wspierających warunkach. Przyroda dostarcza Ci najlepszych, wspierających życie energii. Poświęcaj więcej czasu na pielęgnację swych zmysłów na łonie natury. Wraz z nieporównywalnym darem piękna dostarcza Ci bogactwa roślin i drzew, produkujących jedzenie i tlen, wypełniony kosmiczną energią. Dla istoty cielesnej Twój oddech to najbardziej bezpośrednie narzędzie wymiany energii z kosmosem oraz łącze pomiędzy energiami kosmicznymi a zawiłymi działaniami układu nerwowego Twojego ciała. Jakość oddechu łączy się z ilością oddychania na świeżym powietrzu w naturalnym oświetleniu słonecznym. W godzinach dziennych właściwie wdychacie ważne informacje, które tchnięto w atmosferę. Dobre nawyki oddechowe są podstawą jasności umysłu, a regularnie stosowane zawsze dadzą wynik w postaci poprawy Waszego własnego samopoczucia. Pamiętajcie, aby świadomie koncentrować uwagę na oddychaniu. Oznacza to zwracanie uwagi na ten proces poprzez kierowanie oddechu w dolne partie płuc oraz poruszanie przeponą przy wdechu i wydechu. Odnajdź swój rytm i oddychaj. Z czasem nawyk płytkiego oddychania, czyli oddychania górnymi tylko partiami płuc i klatki piersiowej, powoli pozbawia ciało podtrzymującego życie tlenu. Głębokie natlenienie przywraca Twojemu ciału witalność, a przy specyficznych rodzajach ćwiczeń może być też używane do uprzątnięcia emocjonalnego gruzu, który przechowujesz w swoim ciele. Na Ziemi tradycja czczenia ćwiczenia świadomego oddechu jest ponadczasowa. Stwarzanie świadomego połączenia za pomocą Twojego oddechu koncentruje Twoją uwagę na chwili obecnej, gdzie możesz cieszyć się doświadczeniem posiadania ciała. Wprowadzenie tlenu w każdy poziom ciała to jedna z najszerszych ścieżek prowadzących do doskonałego zdrowia. Jednak działaniom mającym na celu polepszenie Twojego zdrowia muszą towarzyszyć przekonania o własnej wartości. Sam najczystszy tlen oraz najlepszy pokarm organiczny nie uzdrowią chorego ciała, oblężonego przekonaniami o bezwartościowości. Powszechnie wiadomo, że Wasze ciało żyje dzięki wodzie, ale ludzie często niepotrzebnie cierpią z powodu niewyjaśnionego bólu i fizycznego cierpienia. Zatwardzenia, dysfunkcji seksualnej, migren, związanych z poważnym odwodnieniem ciała. Aby działać na optymalnej wydolności, musisz nawodnić swój układ, pijąc co najmniej 2 litry dobrej, czystej, niefluorowanej wody dziennie, aby dostarczyć swoim komórkom paliwa i zmyć wszelkie toksyczne materiały.
Woda przewodzi też elektryczność, a dobrze nawodnione ciało łatwiej dopasowuje się do zwiększania kosmicznych elektromagnetycznych częstotliwości, które muszą zostać zintegrowane. Będziesz lepiej spać i mieć więcej energii, kiedy będziesz pić dużo wody. Ze względu na przekonania, ciągła dieta typu fast food, tłuste i smażone dania, żywność przetworzona z dodatkami chemicznymi, substytuty cukru i gazowane napoje nie dostarczają żadnego pokarmu wymaganego dla optymalnej wydolności Twoich komórek. Nie zwódź się myślą, że wystarczy pozytywne myślenie, ażeby Twoje ciało było zdrowe, mimo że nadal będziesz je karmić jedzeniem zubożonym w elementy pokarmowe. Musisz przyjąć praktyczne podejście wobec praw rzeczywistości fizycznej. Czy można być czystym, nigdy się nie myjąc? Twoje ciało musi wykorzystać i przetworzyć ilość oraz jakość tego, co zjadasz. I w końcu, jeśli w swój układ nawrzucasz za dużo śmieci, zablokuje się i przestanie działać. Można się nauczyć jeść dla zdrowia tak, by pożywienie było jednocześnie Twoim lekarstwem. Ważne, by jeść mądrze, aby w ten sposób pomnożyć siły układu odpornościowego. Składniki odżywcze w pokarmie naturalnym karmią komórki Twojego ciała. Ziarno, orzechy, surowe owoce i jarzyny równoważą poziom pH w organizmie w kierunku zasadowym. Dające sok owoce i warzywa także podnoszą zasadowość organizmu oraz bardzo szybko dostarczają energii. Alkohol, mięso, kawa, czekolada, wino. Wszystkie te smakołyki zakwaszają ciało. A kiedy zakwaszenie organizmu jest zbyt wysokie, wzrasta prawdopodobieństwo choroby. Stany cierpienia emocjonalnego, takiego jak niepokój, zmartwienie, wątpliwości, chroniczna niepewność, złość, uraza, zazdrość czy mściwość, także wpływają na chemiczną równowagę ciała, przechylając szale w kierunku kwasowego pH. Zachowanie zasadowości układu trawiennego oraz jelit to najpraktyczniejsza metoda do optymalnego zdrowia. Zasadowe pH pomaga zrównoważyć wagę ciała oraz jego wewnętrzne obszary, tworząc naturalną odporność na choroby. Enzymatyczne suplementy diety równoważą pH i pomagają w trawieniu. Pokarm taki jak kokos, miód, suszone daktyle czy śliwki oraz surowe owoce i warzywa nie tylko tworzy odpowiednią zasadowość organizmu, ale jest i antyutleniaczem. Dostarcza składników odżywczych pochodzenia roślinnego, które wyrównują wewnętrzną chemię organizmu i zapobiegają zatwardzeniu. Idealnie zbilansowana dieta to 80% pokarmu zasadowego oraz 20% kwasowego. Odżywiaj się mądrze, szanując wszystkie dary ziemi. Dodaj do codziennej diety więcej surowego pokarmu, a Twoje ciało odpowie pozytywnie na ich pełne mocy życia, energię. Rośliny karmią się światłem słonecznym, które zawiera najświeższe wiadomości przekazywane przez słońce do każdej części rośliny. Zróżnicuj swoją dietę, jedz zgodnie z porami roku, upewniając się, że dobrze czujesz się z jedzeniem, które wybierasz, oraz pijąc dużo, dużo dobrej, czystej wody. Możesz dostarczyć swoim daniom energii, korzystając z własnych dłoni, które są w naturalny sposób wysoko naenergetyzowane. Złóż dłonie razem, delikatnie dociskając. Potem rozchyl je wnętrzem w dół, bezpośrednio nad swoim daniem. Głośno albo po cichu, z oczami otwartymi albo zamkniętymi, szczerze podziękuj za jedzenie, które zjesz. Wyraź intencję uhonorowania swojego jedzenia oraz wszystkich związanych z drogą, jaką przebyło, nim trafiło na Twój stół. Pytajcie samych siebie, czy to, co jecie, współgra z Waszym zdrowiem, witalnością i jasnością umysłu. Można się nauczyć jeść dla zdrowia tak, by pożywienie było jednocześnie Twoim lekarstwem. Kochanie samego siebie oznacza podejmowanie praktycznych działań. Musisz być tym, kto wprowadzi zmiany higieniczno-żywieniowe. Zaczynaj dzień od szklanki czystej, ciepłej wody z sokiem z cytryny, aby dostarczyć organizmowi zasad. Dodaj do swojej porannej rutyny zielony, warzywny
napój, który zawiera podstawowe składniki odżywcze. Spożywając posiłek, żuj każdy kęs dokładnie, jedz powoli, smakuj swoje jedzenie i uwagę kieruj na przyjemność związaną z jedzeniem. Gleba na wielu obszarach uprawnych jest całkowicie pozbawiona minerałów, co jest wynikiem nadmiernego jej wykorzystania i słabej gospodarki. Stąd i jedzenie ma często braki, jeśli chodzi o wartość odżywczą, na przykład skład mineralny niewystarczający do zapewnienia wnętrzu waszego organizmu sił do właściwego funkcjonowania. Jak każdy dobry wegetarianin wie, niedobór minerałów rozpoznano już dawno jako główną przyczynę słabego zdrowia zwierząt hodowlanych. Dodatkowo, współczesny świat nie darzy ziemi odpowiednią miłością. Ludzkość zapomniała o ważności komunikacji z przyrodą poprzez świadome zainteresowanie się nią. Kiedy rolnicy znowu będą mieć realną świadomość ziemi, jakość waszego pożywienia znacznie wzrośnie. Chociaż słońce dostarcza ogromnej ilości energii, witalizującej jedzenie, dla szerzej pojętego dobra ludzkości ważne jest, aby ze wszystkimi źródłami pokarmu obchodzić się w sposób bardziej świadomy. Ziemia odpowiada na intencje, nastawienie oraz samopoczucie tych, którzy ją uprawiają. Jedzenie uprawiane z miłością oraz dbałością o harmonię z siłami przyrody będzie zawsze super energetyzowane kosmicznymi siłami witalności. Bezpośrednia komunikacja z Ziemią otworzy nowe poziomy zasiewu energii, która jest zakodowana w spożywanym przez Was pokarmie. Większa świadomość nadchodzi, aby objąć całą planetę, a dążenie do zrozumienia oraz stosowania świadomego rolnictwa i ogrodnictwa zrewolucjonizuje związek człowieka z przyrodą. Pokarm roślinny hodowany metodą upraw bogini, na przykład z wykorzystywaniem nawozów zawierających krew menstruacyjną, zawierać będzie wibracje o wyższej częstotliwości. Ludzie muszą być bardziej świadomi jedzenia, a szczególnie waszego stanowiska wobec tego, co jecie oraz tego, kto przygotowuje jedzenie i jaki ma temperament. Jedzenie nasiąka wibracją przygotowującej je osoby. Określenie pokarm wibracyjny należy rozumieć jako coś więcej niż pokarm organiczny. Jedzenie to źródło energii, na które wpływa świadomość osób, które nim pracują lub je przygotowują. Bezpośrednia komunikacja z Ziemią otworzy nowe poziomy zasiewu energii, która zakodowana jest w spożywanym przez ludzi pokarmie. Wdzięczność i szacunek dla inteligentnych sił przyrody odbędzie długą drogę ku ponownemu powitaniu witalności na Ziemi. Praktyki obrzędowe ku czci Ziemi staną się częścią procesu uzdrawiania ducha ludzkiego. A ludzie nauczą się tworzyć ogrody, wykorzystując wibracje energii skoncentrowanej myśli. Stara tradycja wiedzy o Ziemi ponownie będzie szanowana i podziwiana przez ludzkość, całą ludzkość. Ziemianie bardzo długo żyli w wielkiej harmonii ze Słońcem na swojej planecie. Sprzeciwiając się poglądom o przeszłości, współczesna nauka zmanipulowała umysły społeczeństwa w przekonaniu, że Słońce i przyroda stanowią zagrożenie. Badania wskazują, że wielu chorych lub cierpiących na depresję zwykle mało przebywa na Słońcu. Liczne badania naukowe ujawniły także, że kiedy w latach 60. XX wieku po raz pierwszy wprowadzono filtry przeciwsłoneczne, tempo zachorowań na raka zaczęło rosnąć. W obecnych czasach podwyższonej świadomości intensywność i częstotliwość energii Słońca będzie rosnąć. Zgodnie ze swoim projektem, waszym ciałom służy światło słoneczne. Promienie Słońca są dla ludzi bardzo korzystne, ponieważ de facto w odpowiedzi na światło Słońca ciało produkuje witaminę D, co także pobudza komórki i wzmacnia organizm. Zdrowie jelit ma największą wagę dla podtrzymywania łatwości funkcjonowania organizmu. Regularne ćwiczenia i właściwa dieta to gwarancja zdrowia.
musicie być w stanie efektywnie eliminować produkty przemiany materii z waszego organizmu. W przeciwnym razie tworzące się nawet całymi latami toksyczne złogi kału osadzają ścianki jelit twardym nalotem. Kiedy niepożądany materiał odpadowy gromadzi się w jelitach, następuje wszelkiego rodzaju dolegliwość fizyczna. Jelita muszą być w stanie wchłaniać składniki odżywcze zawarte w pokarmie przygotowywanym przez żołądek do dalszego trawienia. Przed kolejną kąpielą obejrzyj swój brzuch i zwróć uwagę, czy jest wydęty. Oczyszczanie okrężnicy 2 razy do roku, najlepiej wiosną i jesienią, zdziała cuda, przywracając ci zdrowie i witalność. Niewłaściwa dieta w postaci zbyt przegotowanych posiłków lub przetworzonej żywności oraz niedobór wody i siedzący styl życia może powodować łatwe gromadzenie się trawionego pokarmu w okrężnicy. Niewłaściwe łączenie elementów posiłku powoduje ich fermentację i rozkład w jelitach, a więc zatruwa organizm. Czerwone mięso jest ciężkostrawne, pozostaje w układzie pokarmowym dłużej, ponieważ organizm musi się bardziej napracować, żeby taki ciężki posiłek przetworzyć. Stąd też, jedząc ciężkie dania, będziecie mieć mniej energii i będziecie czuć się o wiele bardziej zmęczeni. Wasze emocje też mają wielki wkład w to, jak dobrze przyswojone zostanie nawet najlepsze jedzenie. Niezdrowo jest też jeść w nerwach, ponieważ organizm nie przetworzy odpowiednio pokarmu. Złość to wysoce kontrolująca i powstrzymująca energia, która utrudnia trawienie i przyswajanie, więc kiedy czujesz, że jesteś zły, kontrolowany lub powstrzymywany przez złość, najlepiej pij dużo wody i herbat ziołowych i poczekaj, aż twoje emocje zrównoważą się, zanim zdecydujesz się na posiłek. Skuteczny, a jednocześnie bezpieczny napój oczyszczający okrężnicę można przygotować miksując 18 g, to jest 6 uncji, organicznego soku, nie z cytrusów, z równą ilością dobrej, czystej, niefluorowanej wody, co daje razem około 36 g. Wlej płyn do dzbanka i dodaj 1 łyżkę stołową każdego z poniższych składników, czyli płynnego chlorofilu, koncentratu soku aloesowego, uwodnionego bentonitu oraz łuski nasion babki płeśnika. Nakryj dzbanek, dobrze wstrząśnij mieszanką i wypij ją w ciągu kilku minut od przygotowania. Jeśli nie spożyjesz koktajlu w ciągu 10 minut, to zacznie on gęstnieć w szklance, zmieniając konsystencję na podobną do budyniu, co dzieje się też dokładnie wewnątrz twojego przewodu pokarmowego. Oczyszczający okrężnicę napój najlepiej pić na pusty żołądek co najmniej pół godziny przed śniadaniem. Zrezygnuj z kawy, bo to trudny napój dla twojego organizmu. Zamień ją na co najmniej 9, 10, 250-gramowych szklanek wody dziennie, aby płukać okrężnicę. Łagodny jarzynowy środek przeczyszczający można spożyć przed snem, aby wspomóc ten proces. Jeśli pijesz oczyszczający koktajl przez co najmniej 12 dni do 4 tygodni, zdziwisz się, czego się pozbędziesz. Jednak oczyszczanie okrężnicy wyeliminuje też dobre bakterie. Stąd co wieczór przed snem musisz uzupełnić florę jelit, dodając do swojej diety jakiś probiotyk lub bakterie znajdujące się na przykład w niektórych kulturach jogurtu. Spożywanie dużej i urozmaiconej ilości surowego, bogatego w enzymy pokarmu usprawni naturalny proces oczyszczania jelit, jak również budowę, wzmocnienie i naprawę tkanek. Jeśli nie możesz przeprowadzić 12-dniowego cyklu oczyszczania okrężnicy, wybierz lżejszą opcję raz w tygodniu lub przynajmniej raz w miesiącu, jedząc tylko organicznie hodowane arbuzy albo jabłka, gdyż oba te owoce doskonale pełnią funkcję wewnętrznej sprzątaczki. Pasożyty znają się wyjątkowo na tym, jak wyciągać z ciebie energię, zatem także mogą być źródłem wielu problemów ze zdrowiem. Inwazje pasożytnicze są o wiele większym problemem, niż większość ludzi sobie zdaje z tego sprawę. Zatem oczyszczanie organizmu z pasożytów to po oczyszczaniu okrężnicy kolejny wysoce zalecany krok. Lekarze medycyny alternatywnej są świadomi faktu ignorowania lub nierozpoznawania przez konwencjonalną medycynę rozległych pasożytniczych epidemii.
choć jeszcze nie tak dawno temu ludzie regularnie odrobaczali ciało, pijąc co miesiąc porcję oleju. Połączenie siedzącego trybu życia i słabej diety przyczynia się do zastoju fizjologicznego, tworzącego wymarzone środowisko dla pasożytów. Pasożyty znają się wyjątkowo na tym, jak wyciągnąć z ciebie energię, zatem także mogą być źródłem wielu problemów ze zdrowiem, takich jak wysypki, chroniczne swędzenie skóry, zaburzenia procesu trawienia, problemy ze stawami, nieświeży oddech. Gnieżdżą się też w guzach. Pasożyty pierwsze pobierają pożywne składniki z pokarmu, zanieczyszczając krwioobieg swoimi odchodami. Te irytujące stworzenia rozwijają się dobrze w kwaśnym środowisku i są najaktywniejsze podczas nowiu i pełni księżyca. Zwróć bliższą uwagę na stan Twojego ciała w różnych fazach księżyca. Receptury wykorzystujące kombinacje ziołowych remediów, takich jak koniczyna, piołun, łupiny z czarnego orzecha włoskiego i koper, dostępne są w handlu i można je stosować do eliminacji pasożytów. Olej rycynowy, figi, pestki dyni, świeży czosnek i pieprz kajeński. To są powszechnie stosowane dodatki, które oczyszczają organizm z pasożytów. Łupiny zielonego orzecha włoskiego zabijają i pasożyty, i robaki. Przez tysiące lat owoc orzecha włoskiego był uznawany za szczególny pokarm ze względu na jego kształt przypominający ludzki mózg albo dla innych ludzkie jelita. Regularne uwzględnianie tych składników w Twojej diecie wzmocni ciało. Pasożyty nie mogą bowiem być w środowisku zasadowym. Niektóre urządzenia elektroniczne emitujące określone częstotliwości także okazały się skuteczną zabójczą bronią wobec pasożytów. Na poziomie emocjonalnym zakażenie pasożytami to kwestia granic. Kto wykorzystuje Cię, czerpiąc Twoją energię? Jakich problemów unikasz? Duchowo pasożyty wiążą się z kwestią odrzucenia ciała. Emocjami takimi jak nieufność czy niechęć wobec swojego ciała możesz właściwie nawet opuszczać swe ciało, co z kolei stwarza wolne miejsce kuszące różne niefizyczne istoty do wejścia i zamieszkania w obszarze, którego ty nie chcesz. Przy tak szerokim wachlarzu trwających zmian musisz być ostrożny, by nie przestymulować swojego ciała zakłócającymi wibracjami. Przyroda jest naturalnym poprawiaczem nastroju, zatem spędzaj więcej czasu poza domem, oddychając świeżym powietrzem. Spacery i ćwiczenia złagodzą niepokój i depresję. Skakanie na trampolinie porusza płynami ciała i pobudza mózg, który uwalnia swoje naturalne stabilizatory dobrego samopoczucia. Kiedy zrównoważysz energię swojego ciała, będziesz mieć jasny i spokojny umysł. Wypróbowane od lat naturalne kuracje ziołowe to wkład przyrody w uzdrawianie na liniach czasu. Znajomość ziół, wild crafting, wiedza o rozmaitych właściwościach królestwa roślin to podstawa do stworzenia nowego planu opieki zdrowotnej, wolnego od groźnych podejrzeń na temat ciała. Suszona czerwona koniczyna w formie herbatki wzmacnia układ nerwowy, a amerykańskie zioło gotu kola to podstawowy środek kojący nerwy. Będzie rosło w ogrodzie całkiem dobrze, nawet w niekorzystnych warunkach. Rumianek i lawenda mają na organizm tak samo uspokajające działanie. Można je zaparzyć jako herbatę albo wykorzystywać w aromaterapii. Samodzielna opieka zdrowotna daje nam najwyższe poczucie wolności. Jesteś zdolny do przyciągnięcia do siebie pożądanych doświadczeń oraz warunków życiowych, kiedy zrozumiesz, że przyroda działa w harmonii z Twoją trzeźwą świadomością. Zmienność nastrojów i emocji może być powodowana mieszkaniem w strefach wysokiego promieniowania geopatycznego, jak na przykład uskok tektoniczny, które zakłócają przepływ energii wokół ciała. Musisz zdawać sobie sprawę, że Twoje własne napięcia fizyczne, stres mentalny i emocjonalny wytrąca Cię z obranego kursu. Jednak musisz brać pod uwagę, że Twój osobisty współczynnik stresu dostarcza też silnych, drażniących częstotliwości otaczającej Cię Ziemi. Promieniowanie linii i systemów wysokiego napięcia albo linii elektrycznych, jak też energii podziemnych cieków wodnych, może wywołać wielkie zakłócenia w organizmie.
Starożytni ludzie potrafili dopatrzeć się energetycznych wzorców w ziemi, na niebie i w wodzie i nauczyli się metod harmonizowania tych sił. Obchodzili się z przyrodą po przyjacielsku, a ona odwdzięczała się im tym samym. Kiedy śpisz, śnisz, a kiedy śnisz, ćwiczysz stwarzanie rzeczywistości. Potrzeba Wam także dużej ilości spokojnego snu oraz czasu na wyciszenie, abyście mogli skutecznie sterować wieloma zmianami wpisanymi w czas nanosekundy. Jasno planuj czas, zgodnie z własnymi priorytetami, tak by mieć go wystarczająco dużo na to, co najważniejsze dla Twojego dobrego samopoczucia i zdrowia. Jasno określaj też to, co nie jest, bądź życzliwy dla swojego ciała. Zdrowy sen to minimum 7 godzin nieprzerwanego wypoczynku w spokojnym, czystym i przyjemnym otoczeniu. Twoja sypialnia jest miejscem intymności, seksu, odpoczynku i śnienia. A taki odżywczy pokój pozwoli Ci zrobić 7-milowy krok ku poprawie Twojego samopoczucia i bezpieczeństwa oraz dobrego nastroju. Używaj światła świec, by tworzyć nastrój spokoju. Niech Twoja sypialnia będzie Twoim osobistym sanktuarium, szczególnym rodzajem gniazda i żadnych komputerów. Bez telewizora, bez innych elektronicznych sprzętów. Bo też i technologia ma się nijak do filozofii sypialni. Wybieraj na przykład do sypialni zegarek na baterię. Jest lepszy, bo zegary cyfrowe mają częstotliwość, która zakłóca stan snu fali delta. Elektryczność niejako wycieka z gniazdek. Zatem gniazdka z nakładką nieco pomagają w utrzymaniu elektryczności w ścianach, a stymulacja elektryczna może dać Ci o wiele silniejszego kopa, niż będziesz w stanie przyjąć. Planując dom, umieść sypialnię jak najdalej od głównego ujęcia prądu. W tym przypadku im mniej, tym lepiej dla zarządzania przyspieszoną energią. Jakość godzin tego wypoczynku to podstawa Twojej stabilności, ponieważ to, jak śpisz, ma najwyższe znaczenie dla tego, jak żyjesz. Kiedy śpisz, śnisz, a kiedy śnisz, ćwiczysz stwarzanie rzeczywistości bez względu na to, czy pamiętasz swoje sny, czy nie. W stanie snu testujecie oraz eksperymentujecie z rzeczywistością. Wyrabiacie ciasto życia, gdyż każdy potencjalny scenariusz i każda prawdopodobna decyzja będą najpierw bezpiecznie przebadane we śnie. W starożytności ludzie spali, żeby znaleźć odpowiedzi determinujące wiele życiowych decyzji. Ty także możesz uzdrowić wiele sytuacji w królestwie głębokiego snu. Przed snem wyraź intencje wypracowania rozwiązania życiowych wyzwań. Możesz też śnić, żeby uzdrowić problemy leżące u podstaw Twoich fizycznych niedomagań. Pamiętaj, że wizualizacja, sugestia oraz pozytywna zachęta to podstawowe narzędzia nauki nowych umiejętności oraz wdrukowywania nowych wzorców zachowania. Możesz nauczyć się ustawiać zamiar obudzenia się w wybranym czasie i zaufaj, że zegar Twojego ciała zastosuje się do Twojego polecenia. Budzik to bardzo zakłócające spokój urządzenie. Wyrywa Cię ze snu i gwałtownie ciska w fizyczną rzeczywistość, podczas gdy najlepiej jest powrócić do niej, tworząc pamięciowy most pomiędzy śnieniem a jawą. W głębokim śnie, czyli w falach częstotliwości delta, masz odwagę przebywać poza ciałem. Chwilę przed przebudzeniem zaczynasz reintegrować swoją świadomość, zmieniając stan fal mózgowych i wracając z częstotliwości delta przez theta i finalnie alfa, coraz bliżej do fal beta i do umysłu świadomego. Czasem możesz nawet odczuć, jak wskakujesz z powrotem do ciała. Jednak najlepiej jest wracać długim, gładkim, pełnym gracji stylem, jak orzeł powracający do gniazda z dalekiego lotu. Możesz rozwinąć też umiejętność zachowania przytomności, aby pamiętać sny oraz zabierać ze sobą ich wspomnienia, kiedy kierujesz swoją świadomość, żeby wylądowała gładko po
przygodowym, sennym locie. W ramach nowego nawyku na resztę życia możesz nauczyć się, jak równoważyć swoją energię w momencie budzenia się. Zanim otworzysz oczy, użyj wyobraźni, aby uruchomić i zintegrować obie półkule mózgu. Wizualizuj energię przechodzącą z prawej strony do lewej i z lewej do prawej półkuli, tworzącą urocze ścieżynki, złożone szlaki, a nawet super szybkie dwukierunkowe autostrady. Wymyślaj, co chcesz, wizualizując każdą ze stron stapiającą się i mieszającą z tą drugą. Używając wyobraźni, wykreuj sam własne radosne sposoby rozmowy ze swoim ciałem. Kiedy korzystasz z wyobraźni, programujesz podświadomy umysł na wysyłanie poleceń w kierunku tworzenia pożądanej wersji rzeczywistości. Radzimy, abyś stał się bardziej świadom tego, jak używasz swojej formy fizycznej. Przede wszystkim koniecznie przyjmij do wiadomości, że jesteś istotą nieskończoną, nieograniczoną, cudowną, wyjątkową. Zarówno ze względu na swoje własne doświadczenia, jak i możliwości. Zwolnij tempo i zacznij cieszyć się życiem, a także znajdź więcej czasu na chwilę ciszy i kontemplacji i relaksu na łonie natury, zanurzony w jej uzdrawiających wibracjach. W ciszy tkwi siła. Wewnętrzny spokój jest źródłem wiedzy. Yoga, Qigong czy którakolwiek inna szkoła poznawania energii i zarządzania ciałem jest niezbędnym elementem do budowy zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sił życiowych. Właściwa postawa ma znaczenie dla Twojego rozwoju jako istoty świadomej i przytomnej. Silny, elastyczny, wyprostowany i pełen energii kręgosłup to fundament dobrego zdrowia. Kręgosłup to kanał dla energii sił życia. To antena oraz główna centrala wszystkich przychodzących i wychodzących sygnałów. Rozruszanie płynu rdzenia kręgowego poprawia tę przewodność, zatem musisz wypracować sobie dobry nawyk codziennego ćwiczenia kołyski. Na podłodze rozłóż koc albo matę, odpocznij przez kilka chwil, a potem podciągnij kolana do klatki piersiowej, obejmij je obiema rękami, kołysz się od głowy do palców stóp przez kilka chwil. To ćwiczenie jest bardzo skutecznym sposobem na poruszenie płynu czaszkowo-krzyżowego w górę i w dół kręgosłupa oraz na zachowanie wspaniałej elastyczności. Rozwiń nawyk ćwiczenia rozciągania i rozprostowywania kręgosłupa i poruszania ciałem tak, żeby nie trwać nawykowo zawsze w tej samej pozycji. Regulacja kręgosłupa to podstawowy krok do przyjmowania przyspieszonej energii. Terapie typu bodywork także pomagają poruszać duże ilości energii. Masaż shiatsu, integracja strukturalna, terapia głębokomięśniowa, chiropraktyka, akupunktura, akupresura, homeopatia, hipnoterapia, terapie oddechowe, olejki lecznicze. Dostrojenie wibracyjne do częstotliwości subtelnych energii. Terapie magnetyczne i pulsacyjne pól elektromagnetycznych mogą być bardzo korzystne i pomóc Ci zredukować istniejące w Twoim ciele stare wzorce stresu i bólu. Kąpiele ziołowe oraz sauny to sposób na relaks i oczyszczenie. Tradycyjna indyjska praktyka znana jako szałas potów to szczególne ćwiczenie, pozwalające zarówno na fizyczne, jak i mentalne, emocjonalne i duchowe oczyszczenie ciała. Ponad wszystko ciesz się swoim ciałem. Bądź uczciwy, godny zaufania, twórczy oraz miej świadomość, że wszystkie Twoje działania wysyłają w eter określoną częstotliwość, która wpływa na masową świadomość na wielu liniach czasu. To Ty sam musisz ostatecznie zdecydować, ile warte jest Twoje życie. Pamiętaj, puść do siebie oczko, kiedy stajesz przed lustrem i powiedz do siebie: kocham Cię. Jeśli takie ćwiczenie to dla Ciebie nowość, nie wiesz, jak siebie kochać, to
najlepiej przez pierwszych kilka dni zatrzymuj się przed lustrem i zaprzyjaźnij się ze sobą. Koncentruj się na rozwoju swojej fizycznej istoty. Darzenie siebie miłością oraz dbanie o swoje ciało to podstawowe czynności dla zachowania boskiego i doskonałego zdrowia. Badaj życie z entuzjastycznym zadziwieniem i ucz się, bo dobrze jest mieć dobry stosunek do nauki, czegoś nowego. Przywołaj swoją kreatywność i korzystaj z niej, by polepszyć swoje życie. Śmiech natomiast powstrzymuje starzenie, zatem baw się. Miłość i zdrowe poczucie wzmacniają Twoje ciało. Pamiętaj, że Twoje komórki zareagują na taki wkład. Poruszasz głębsze prawdy, kiedy prawdziwie tworzysz uczucie miłości. I oczywiście, aby je tworzyć, musisz najpierw uwierzyć, że jesteś tej miłości wart. To Ty sam musisz ostatecznie zdecydować, ile warte jest Twoje życie. Rzeczywistość to program, w który wchodzisz i z którego wychodzisz od czasu do czasu. Masz świadomość też swoich działań. Czasami może Ci się wydawać, że utknąłeś w kręgu przyczyn i skutków, ale tak naprawdę to rzeczywistość wraca do Ciebie, żeby pokazać Ci, jak wykorzystujesz swoją energię. 25-lecie przyspieszenia energetycznego wyrosło z masowego porozumienia między wieloma formami świadomości co do tworzenia możliwości dla całej ludzkości, aby zrozumiała ten aspekt kosmicznego prawa. Ten czas to czas na Waszą kreację siebie, dar od każdego z Was dla wielowszechświata, który podzieli się z Wami, z Waszymi odkryciami dotyczącymi osobistej mocy poprzez podniesienie swoich częstotliwości. Aby poszerzyć swoje duchowe i kosmiczne związki, musicie przejąć pełną odpowiedzialność za swoje mentalne, duchowe, emocjonalne i fizyczne samopoczucie. Zawsze istnieje dobry powód do wyzwań w życiu, ponieważ w codziennych wyprawach Waszej świadomości w rzeczywistość fizyczną budujecie swoją własną wersję świata. Nieustannie tworzycie. Postarajcie się ze wszystkich sił przyjąć odpowiedzialność za to i wyciągnąć naukę ze wszystkiego, co ku sobie przyciągnęliście do tej pory. I jeśli coś zawaliliście, to przyznajcie się do błędów i rozpocznijcie od nowa. Z szerszej perspektywy porażka nie istnieje, jednak Waszym zadaniem jest poznać wyzwania, zanim je naprawicie. A co to oznacza, ta naprawa? O co tutaj toczy się gra? Jej stawką jest nauka zarządzania energią w każdym aspekcie kosmosu. Jednym z najważniejszych dla Was tutaj i teraz aspektów zarządzania energią jest zrozumienie, jak właściwie działa Wasze ciało w połączeniu z prawem kosmosu. Pamiętaj, że stoisz w pierwszej linii wysokiej fali energii, która narasta przez wiele tysięcy lat. Połączone z Tobą niezliczone istoty z innych linii czasu i z innych rzeczywistości obdarzyły Cię mocą umożliwiającą zrozumienie zasad tej reality game z miejsca, w którym teraz się znajdujesz. Masz najlepszą ze wszystkich uczestników linii czasu możliwość opanowania zasad tej gry. Jednym z największych wyzwań, jakie przed Tobą stoją, to nauczenie się, jak zarządzać swoim ciałem, ponieważ z Twojego miejsca Twoje ciało to pojazd służący do nawigacji po wieloświecie. Jesteście cichymi pionierami nowego pogranicza myśli, ale jeszcze nie zdaliście sobie sprawy z tego, jak bardzo jest ono realne. Pozostańcie pewni, że nie jesteście sami w tej pełnej determinacji budowie tego istotnego prawdopodobieństwa. Wasz magiczny umysł istotnie bawi się przekonaniami, a dowiedziawszy się, jak je widzieć klarowniej, nauczycie się wykraczać poza swoją koncepcję rzeczywistości. Umiejętność badania wielowszechświata z innych punktów odniesienia jest jednym z Waszych najmniej wykorzystywanych talentów i umożliwiających dostęp do wielu rzeczywistości jednocześnie. Zrozumienie ich oraz stwarzanie w każdej z nich jest wyjątkowo radosnym oraz zasłużonym związkiem.
ucząc się prawdziwie równoważyć swoje przekonania. Rozpoznacie, że macie moc uzdrawiania siebie samych na każdej linii czasu. Pomyśl o tym przez kilka chwil. Przekonanie o doskonałym, zdrowym życiu to jedno z najmądrzejszych przekonań, jakie warto sobie przyswoić. Ale, podobnie jak w przypadku innych, aby to zrobić, należy w nie uwierzyć. Klucz do zdrowia i witalności to umiejętność darzenia siebie samego miłością, a także radość życia. Dlatego też, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, nie ma potrzeby, byście akceptowali jakiekolwiek straszne etykietki z nazwami chorób. Pamiętajcie, że wybaczenie to akt samoleczenia, który uwalnia Was od niższej wibracji złości i osądu. Przebaczenie pozwala Wam na kolejny ruch w grze, byście mogli kontynuować przygodę życia życiem pełnym radości. Jesteście zdolni do osiągnięcia prawdziwej wielkości, kiedy w siebie wierzycie. Przypominaj sobie na każdym kroku, przyjacielu, przyjaciółko, że jesteś współstwórcą wielowszechświata, że życie polega na zmianach, że wszystko może się naprawić i uzdrowić, jeżeli tylko tego chcesz. Prosimy Was, czujcie i myślcie o takim życiu, którego przeżycie ma dla Was znaczenie. Kiedy z innego punktu obserwacyjnego spojrzycie wstecz na obecne czasy, co wyróżni Wasze obecne życie od innych? Jakiego siebie zobaczycie? Jak określicie swój charakter w tamtych czasach? Za 2000 lat, jaki jest Wasz wkład w uzdrawianie siebie wzdłuż linii czasu? Bądźcie samotworzącymi się gwiazdami, jak słońce wschodząc nad horyzontem, by obudzić śpiący świat. Bądźcie czujni, świadomi, życzliwi, współczujący i sprawiedliwi. Wasze zadanie, Twoje zadanie, to pielęgnacja siebie oraz rozwój pozytywnego, dopingującego życie nastawienia, a szczególnie nastawienia do własnego ciała. Musisz wziąć swoje życie w swoje własne ręce i zdać sobie sprawę z tego, że każda chwila oferuje Ci potencjalną szansę połączenia się z przyszłością, w której się rozwijasz i w której kwitniesz.